Spieszmy się. Witam Państwa jeszcze raz, tym razem oficjalnie, bardzo serdecznie na debacie poświęconej poszerzonemu polu sztuki. Poszerzone pole sztuki, proszę Państwa, to jest przede wszystkim dyskusja kwestii związanych z granicami sztuki, z autonomią twórczą, ale także z tym, w jaki sposób formaty artystyczne przenikają do życia społecznego, do życia kulturalnego, życia politycznego, stają się jego częścią, ale także modyfikując nasze doświadczanie rzeczywistości. Ja, zastanawiając się nad tym, jak rozumieć opis naszego panelu, jak go też przedstawić na jego początku, pomyślałam o różnych formach eksperymentu i różnych formach doświadczania świata, które są nowe i które w moim przekonaniu wynikają z interwencji artystycznych. Samo to, że na przykład życzymy sobie w interdyscyplinarny i multisensualny sposób doświadczać nowych odkryć naukowych, w moim przekonaniu nie wynika z rozwoju nauki. W moim przekonaniu to na przykład wynika z rozwoju sztuki, z tego, jak narzędzia artystyczne, jak formaty artystyczne przenikają do uniwersum naukowego także, prawda? Walter Benjamin, który w moim przekonaniu jest takim nawet nie ojcem, tylko bardziej dziadem czy dziadkiem naszego panelu, w tekście Twórca jako wytwórca, sformułował jakby dystynkcję, którą często używa się w interpretowaniu sztuki. Mianowicie on zastanawia się nad tym, jak wyjść z pozornego, jak się okazuje, dylematu związanego z tym, czy sztuka ma być polityczna, czy sztuka ma być formalnie dobra. Tak, jego pytanie o to, czy sztuka z tendencją może zarazem być formalnie interesująca, on rozwija w taką postać dialektyczną i mówi, nie możemy rozdzielać sprawy związanej z formatem artystycznym od kwestii związanej z polityką. I również zastanawiając się nad tym panelem i nad jego treścią, nad jego zawartością, myślałam sobie o tym, czy faszyzm, albo czy mowa nienawiści, albo czy inne zbrodnicze reżimy mogą wygenerować sztukę. Nie mogą. One posługują się estetyzacją do tego, żeby estetyzować zbrodnie, natomiast one nie generują nigdy nowych formatów artystycznych. Z tej perspektywy każdy awangardowy, każdy otwarty gest twórczy siłą rzeczy jest gestem progresywnym. I to jest bardzo interesujące w moim przekonaniu, jak to się dzieje, że my nawet nie definiując się jako politycznie zaangażowani czy zaangażowane, nawet tańcząc, nawet wykonując sztuki wizualne, działając w teatrze, działając w instytucjach artystycznych, działając w literaturze, jak my zmieniamy pole także polityki, nawet nie deklarując tego typu intencji, prawda? Bo jeżeli uda nam się wygenerować format, który jest interesujący, który jest sprawny, który modyfikuje doświadczenie świata, on automatycznie przekłada się na poszerzenie ludzkiej wolności. Chciałabym Państwu przedstawić teraz panelistki i panelistów. Zrobię to w kolejności alfabetycznej, więc Agata Adamiecka na początek, doktor Agata Adamiecka, która jest wykładowczynią, pracuje w Akademii Teatralnej, pracuje też w Gender Studies Polskiej Akademii Nauk czasem, jest autorką książek, między innymi współredaktorką super książki, moim zdaniem, Piknik Golgota Polska, sztuka, polityka, demokracja. Sztuka, religia, demokracja. Sztuka, religia, demokracja. Przepraszam najmocniej za to przekształcenie tytułu. Książka jest super ważna, wyszła rok temu, można ją jeszcze ciągle zdobyć. Jej wystąpienie będzie miało tytuł Społecznie odpowiedzialne instytucje kultury. Jak kultura instytucjonalna może pracować na rzecz dobra wspólnego? Kolejny w porządku alfabetycznym jest Zbyszek Libera, znany nam wszystkim autor instalacji multimediów, autor dzieł sztuki, które funkcjonują w obiegu światowym. On jest kluczowym, tak, reprezentantem tego nurtu krytycznego w sztuce i jego wystąpienie będzie miało tytuł Wykluczenie artystów przez urzędy sztuki. W kolejności alfabetycznej dalej występują dwie Ewy, Ewa Łączyńska-Widz oraz Ewa Tatar. Najpierw przedstawię Ewę Łączyńską-Widz, chociaż będziemy traktować to wystąpienie jako wspólne wystąpienie łącznie. Więc Ewa Łączyńska-Widz jest dyrektorką BWA w Tarnowie, Biura Wystaw Artystycznych, jest kuratorką, jest autorką tekstów i książek o sztuce. Z kolei Ewa Tatar jest moją ulubioną feministyczną teoretyczką sztuki, badaczką kultury, kuratorką, współautorką wystaw i autorką wystaw np. Marii Pnińskiej-Bereś albo Władysława Hasiora, kuratorką wystawy Zakochałeś się w kimś, kto nie istnieje, kombuchy, takiego właściwie nie tylko wystawy, ale całego formatu dla artystek i artystów. I obie Ewy będą mówiły o BWA, o biurach wystaw artystycznych, jako o instytucjach kultury i tytuł ich wystąpienia jest po prostu BWA i twórcy. Potem w kolejności alfabetycznej Igor Stokwiszewski, krytyk literacki, dramaturg, członek zespołu krytyki politycznej, współautor tomu Tekstylia między innymi oraz człowiek, który w moim przekonaniu działa jakby
literacko w polu teorii literatury. To jest bardzo fajna koniunkcja i jego wystąpienie będzie bardzo mocno zadeklarowane politycznie. Trzy razy nie o polityce antykulturalnej polskiego rządu. I na końcu w porządku alfabetycznym, ale nie na końcu w porządku występowania, Maria Stokłosa, choreografka, tancerka, mogę powiedzieć, tancerka. Absolutnie fenomenalna postać na polu tańca i sztuk takich teatralno-performatywno-tanecznych. Autorka spektakli Wylinka, między innymi Złote Demony, Intercontinental, prezeska Fundacji Burdong. I teraz tak, jeżeli chodzi o wystąpienia. Wystąpią najpierw Agata Adamiecka, Maria Stokłosa, Zbigniew Libera. Potem zrobimy małą taką rundkę pierwszej dyskusji i potem przejdziemy do wystąpienia Igora Stokwiszewskiego oraz Ewy Łączyńskiej-Widz i Ewy Tatar. I w ten sposób zakończymy. Chciałabym jeszcze zaanonsować jedno wydarzenie, które odbędzie się prawie bezpośrednio po naszym panelu. O 14.40, o ile dobrze pamiętam, pod Pałac Kultury przyjeżdżają artyści z Teatru Polskiego kontynuować jakby swój protest tutaj u nas. Więc myślę, że będzie bardzo sympatycznie, jeżeli w geście solidarności i wsparcia po prostu wyjdziemy tam do nich i pomożemy im artykułować ich potrzeby autonomii twórczej. Przekazuję głos Agacie Adamieckiej w takim razie i dziękuję bardzo. Mhm. Bardzo dziękuję. Zauważmy, że mówiąc o poszerzonym polu sztuki, jednak w dużej mierze będziemy mówić o instytucjach. To jest oczywiście temat do dyskusji, a ja będę w jakimś sensie kontynuowała to, co zaczęło się wczoraj, i pewne wątki i myśli, które wczoraj padły w czasie stolika organizowanego przez Artura Żmijewskiego o instytucji kultury bez przemocy. Chciałabym być może bardziej usystematyzować i pociągnąć w tej chwili. Wyłączam sobie stoper, mam 15 minut. Będę raczej czytała, ale mam nadzieję, uda mi się nawiązać z Państwem kontakt. Chciałabym zacząć od zdecydowanej deklaracji. Wierzę w publiczne instytucje kultury. To one zapewniają obiegowi kultury stabilność, ciągłość, bezpieczeństwo. W obliczu nieustająco kurczącej się sfery publicznej, kolonizowanej przez mechanizmy rynkowe oraz instrumentalizowanej przez polityczne rozgrywki o władzę, to właśnie instytucje kultury mogą stwarzać dziś warunki do kwestionowania ideologicznych podstaw społeczeństwa konsumpcyjnego, do systemowych nierówności, wykluczeń, braku solidarności. To one wciąż mogą pozostawać terenem, na którym toczy się publiczna debata, rozumiana jako przestrzeń reprezentowania wielości poglądów i racji, które wchodzą ze sobą w realny konflikt, faktycznie ścierając się, budując to, co Chantal Mouffe nazwała przestrzenią agoniczną. Mogą zapewnić obecność w sferze publicznej tematów i języków ich artykulacji, które nigdy by się w niej nie pojawiły, wyparte przez dominujące dyskursy estetyczne i ideologiczne reżimy warunkujące społeczny ład. Wierzę w krytyczny i emancypacyjny potencjał działań i praktyk możliwych tylko dzięki autonomii i stabilności instytucji finansowanych z publicznych środków. Instytucje publiczne, coraz częściej definiujące się przede wszystkim nie jako miejsca, gdzie kolekcjonuje się czy wytwarza dzieła sztuki, ale gdzie raczej inicjuje się przestrzenie wspólne, sytuacje komunikacji i spotkania stanowią nieodzowną część kooperatywnej sieci, w ramach której praktykuje się kulturę. Bywają inicjatorami procesów twórczych, których na podmiotowych zasadach uczestniczą niezależni artyści, w różnym stopniu sformalizowane kooperatywy czy podmioty niepubliczne i w które włączają się lokalne społeczności. Stają się wehikułami kooperatywnej inkluzywności, buforami przeciwko wykluczeniu. Przyznaję, to nie jest realistyczny opis. To jest raczej wyartykułowanie pewnego pragnienia. Zdecydowanie poszłam tutaj za daleko. Mówię o pewnej sytuacji idealnej, czy też o pewnej potencjalności, ponieważ, jak powiedziałam, wierzę w publiczne instytucje kultury, ale jednocześnie mam przekonanie, że wymagają one gruntownej krytyki i zmiany, że w obecnym kształcie nie urzeczywistniają swojego potencjału, a ich deklarowana praca na rzecz demokracji i równościowego społeczeństwa miewa ambiwalentny albo po prostu przeciwskuteczny wymiar. Nie jest łatwo dzisiaj proponować krytyczną rozmowę o publicznych instytucjach.
wobec brutalnych gestów zawłaszczania i instrumentalizacji ze strony władzy właściwie wszystkich szczebli, wobec projektu kultury narodowej, pomyślanego do pewnego stopnia jako likwidacja kultury publicznej w jej podstawowych funkcjach, o których starałam się powiedzieć, naszym pierwszym odruchem jest obrona dotychczasowych pozycji. Walka o utrzymanie obecnego kształtu instytucji i możliwego do zachowania zakresu autonomii. Ale jestem przekonana, że przeciwstawiając się instrumentalizacji kultury, musimy zarazem ujawniać patologie toczące jej instytucje i zmieniać od środka model ich funkcjonowania. Chciałabym pokrótce przyjrzeć się sposobowi naszej pracy, mechanizmom, które wytwarzamy i którym ulegamy, jakości społecznej przestrzeni w instytucjach kultury, zaproponować katalog problemów i pytań, a także postulatów, które możemy i musimy stawiać przede wszystkim sobie. Moja podstawowa teza brzmi: potrzebujemy instytucji kultury jako laboratoriów nowych form społecznego ładu, w których jakość przestrzeni wspólnej i relacji międzyludzkich będzie celem równie ważnym jak jakość realizowanych tu projektów. Celem równie ważnym. Mam przekonanie, że odpowiedzialność społeczna instytucji kultury powinna być ich najważniejszym projektem. Zacznę od konkretnego przykładu. Odwiedziłam niedawno Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, instytucję stworzoną na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, bez wątpienia realizującą misję publiczną i do niej zobowiązaną. Instytucję o imponujących, niekwestionowanych osiągnięciach, wspaniałym programie merytorycznym, której znaczenia dla polskiej kultury nie da się przecenić. W holu głównym, w eksponowanym miejscu, trafiłam na informację o wystawie Pierwiastek życia Polskie lata Leona Henryka Steinbacha. Jej opisu nie mogłam jednak znaleźć na stronie muzeum. Nic dziwnego, bo nie stanowi ona części jego merytorycznej działalności. Jest wystawą komercyjną, zorganizowaną przez koncern farmaceutyczny Roche, którego top management spotkał się niedawno w Warszawie, bankietując także w Muzeum POLIN. Problem nie leży w komercyjnym wynajmie przestrzeni, który przynosi instytucji publicznej dodatkowe fundusze, ale w tym, że jako odbiorca nie zostałam w żaden czytelny sposób poinformowana, z czym w istocie mam do czynienia. Opowieść o życiu polskiego naukowca żydowskiego pochodzenia doskonale wtapia się w kontekst muzeum. Na wystawie oglądamy dokumenty i fotografie z przedwojennej Polski prezentowane na panelach z motywem sześciobocznego logotypu firmy. Pan Steinbach uśmiecha się, trzymając w rękach model cząsteczki związku, który pozwolił firmie Roche wyprodukować lek o nazwie towarowej Valium, który zmniejszający stany niepokoju i nerwowego napięcia tak skutecznie, że niedługo po wprowadzeniu na rynek uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się leków w USA. To jest cytat z opisu tej wystawy. Wynalazca i jego cząsteczka doskonale prezentują się we wnętrzu z oknem wychodzącym na pomnik bohaterów getta. Zaczynam rozmawiać z pracownikiem muzeum, który obsługuje wystawę, bo pomimo zdjęć z ampułkami Valium i eksponowanych w gablotach historycznych opakowań leku, czuje się jednak bardzo zaniepokojona. Ale po kilku zdaniach dowiaduje się, że informatorzy nie są pracownikami instytucji, że wszyscy, niezależnie od tego, jak długo tu pracują, a niektórzy pracują od początku, zatrudnieni są przez agencję pracy tymczasowej na najniższych stawkach godzinowych, często z pominięciem obowiązujących przepisów BHP, bez prawa do płatnych urlopów i zwolnień lekarskich. Choroba oznacza po prostu lukę w grafiku i brak wynagrodzenia, mówi mój rozmówca. W rekrutacji biorą udział pracownicy muzeum, podejmując decyzję, kogo agencja ma zatrudnić. Muzeum decyduje także, z kim przerwać współpracę, ale nie ponosi żadnej społecznej odpowiedzialności za ludzi pracujących na jego rzecz. Pozwoliłam sobie poświęcić tej scenie tak wiele czasu, bo jej gęstość, namacalność, a zarazem symboliczna siła są szczególne. W tym miejscu doskonale widzimy, jak w instytucjach kultury znika przestrzeń publiczna. Jak optymalizacja kosztów i procesów pracy dokonywana w imię ekonomicznej racjonalności pozwala handlować autorytetem i symbolicznym kapitałem instytucji publicznej, a zarazem wyzyskiwać pracowników i łamać ich prawa. Outsourcing i umowy śmieciowe są przecież strukturalnym, wciąż narastającym problemem w instytucjach kultury, w których coraz szersze grono pracowników wypycha się poza stały zespół. Czy możemy się zgodzić na to, by reguły rynku także tutaj okazywały się nieprzekraczalną determinantą społecznego ładu?
Przypomnijmy slogan francuskiego ruchu pracowników technicznych i artystycznych sztuk performatywnych z 2004 roku, który zainicjował głęboką reformę. Nie ma kultury bez praw społecznych. Następną cząstkę chciałabym poświęcić temu, co uważam za bardzo intensywnie implementowany i stale radykalizujący się model pracy w instytucjach. To jest instytucja projektowa. W większości instytucji kultury możemy zaobserwować stale narastającą nadprodukcję. Niemożliwe do zatrzymania pęd tworzenia kolejnych eventów, debat, wydarzeń, projektów. Programowych działań opracowywanych i realizowanych w logice projektowej właśnie. Zadania nakładają się na siebie. Deadline'y i deadline'y tworzą nieciągnącą się linię śmierci, a praca zmienia się w stały stan kryzysu. Praktyką powszechną i niepoddawaną żadnej autorefleksji jest obarczanie pracowników zadaniami niemożliwymi w istocie do wykonania, co z jednej strony obniża standardy pracy, a z drugiej eksploatuje ich siły życiowe i prywatny czas. W instytucjach, o których wciąż chcielibyśmy myśleć, że są przestrzeniami bezpieczeństwa, stabilności, ciągłości i zespołowości, zanika podział na pracę i czas wolny, dokładnie tak, jak dzieje się to w systemie prekarnej pracy projektowej. Od pracowników, którzy prowadzą projekty, oczekuje się samodzielności, elastyczności i właściwie stałej dostępności. Oni sami zmieniają się w wirtuozów pracy, zdolnych obsługiwać całość linii produkcyjnej, której bieg nieustannie przyspiesza. Albo, jak przekonuje Maurizio Lazzaratto, w inwestujących w siebie i samych siebie wyzyskujących przedsiębiorców. Zatomizowane instytucje projektowe przestają być miejscem zespołowej kooperacyjności. Stają się centrami autoprzedsiębiorców. Jeśli nie zmuszonych do samozatrudnienia, co nie jest rzadkie, to często pracujących jedynie na część etatu i zobowiązanych do pozyskania grantów zewnętrznych, by dopełnić swoje wynagrodzenie. Ale nawet ci, którzy pracują tutaj w pełnym wymiarze godzinowym, robią to właśnie w logice projektowej. Kapitalizacji ulegają ich przyjaźnie, sieci powiązań, zdolności komunikacyjne i afektywne, osobiste doświadczenia. Wszystko to przekształca się w zasoby, które trzeba sięgać, by zrealizować coraz częściej niemożliwe do zrealizowania zadania. Ale choć działają tu mechanizmy ekonomizacji, indywidualnym celem tych wirtuozów pracy nie jest przecież zysk. Bo ten w domenie kultury ma jednak bardzo symboliczny wymiar i to w obu znaczeniach, to znaczy bardzo niskich dochodów finansowych i bardzo wysokiej gratyfikacji w sferze symbolicznej. Ludzie, którzy pracują w instytucjach kultury, głęboko wierzą w sens swojej pracy i by móc się w niej realizować, gotowi są na wiele. Instytucja projektowa opiera się więc na eksploatacji entuzjazmu i potrzebie samorealizacji. Ale jej pracownicy nie kierują się zasadą zysku, choć oczywiście ważne jest dla nich stabilne i godziwe wynagrodzenie. To paradoksalni przedsiębiorcy, bez imperatywu pomnażania kapitału, poddanie absurdalnym w tym kontekście mechanizmom ekonomizacji. Ten systemowy uskok jest naszą nadzieją. Stanowi bazę do budowania oporu wobec modelu samowyzyskującego się przedsiębiorcy. Nazwanie tej sytuacji jest pierwszym krokiem. Kolejnym musi być samoorganizacja pracowników kultury, którzy odmówią pracy na takich zasadach. Musimy odzyskać nasz entuzjazm i użyć go do przekształcania instytucji w równościowe i oparte na kooperacji przestrzenie wspólne, w których pracuje się świadomie mniej i wolniej, pamiętając o faktycznym celu pracy w domenie kultury. A ten zdefiniowałabym najszerzej, oczywiście poddając tą definicję pod dyskusję, jako poszukiwanie nowych artykulacji tego, co wspólne, nowych propozycji bycia razem, z respektowaniem dzielących nas różnic. Być może nadchodzą czasy, powtórzę za Bojaną Kunst, gdy najbardziej radykalna polityzacja sztuki polegać będzie na oderwaniu jej od jakichkolwiek ekonomicznych wartości, aby odsłonić nowe, afektywne i estetyczne artykulacje wspólnoty. To my, pracownicy kultury, jej instytucji i pozainstytucjonalnej sieci pracy projektowej musimy narzucić takie rozumienie politycznej funkcji sztuki i społecznych jej konsekwencji. Musimy przeciwstawić się strategii, jaką coraz częściej przyjmują dziś instytucje, a którą określiłabym mianem strategii cynicznego gracza, dla którego najistotniejszy jest nie cel działania, ale spektakularny w znaczeniu społeczeństwa spektaklu sukces.
Instytucje uciekają od pytania, czym w istocie jest cel sztuki i twórczości, czyli czym jest jej sukces. I zaczynają utożsamiać go z umacnianiem własnej marki, z kreowaniem swojego wizerunku i mocnej pozycji wobec innych instytucji. Przy czym najczęściej chodzi tu o wizerunek instytucji progresywnej, modernizacyjnej, innowacyjnej i zaangażowanej społecznie. Instytucje takie doskonale opanowały retorykę politycznego i obywatelskiego zaangażowania i na tym najczęściej budują swoją markę. Równocześnie świadomie spekulują pracą i eksploatują swoich pracowników oraz współpracowników i społecznych partnerów, generując dokładnie te same społeczno-ekonomiczne modele, które potępiają w swoich programach. W ten sposób przejmowany i kompromitowany jest dyskurs emancypacyjny. Ale sposób, w jaki pracujemy, logika pracy rządząca procesem artystycznym, zapisana jest w dziełach i dociera do odbiorców. Tutaj wracam do Benjamina. W istocie każde dzieło na pewnym poziomie opowiada o procesie, który je wytworzył. Kultura oparta na wyzysku i wytwarzana w przemocowy sposób nigdy nie stanie się narzędziem zmiany. Cyniczne instytucje budują instytucje jako markę, ale czy faktycznie tworzą kulturę? Do tego opisu chciałabym dodać jeszcze jeden bardzo ważny element. Projektyzacja instytucji najczęściej nie osłabia i nie spłaszcza hierarchicznych relacji władzy, rzadko wiąże się z wprowadzeniem procesów demokratycznych mechanizmów współdecydowania. Bardzo często stosunek między zarządzającymi a zarządzanymi opiera się na nienaruszalnej relacji siły i pozycji uległości. To układ, który Andrzej Leder nazywa efektem nieprzepracowanej mentalności folwarcznej i który odnajduje w praktykach społecznych mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty. Panujący w naszych instytucjach system można zatem nazwać folwarczno-projektowym. Czy to jest model instytucji, jaki możemy zaakceptować? Kuba Schroeder proponuje zorganizowany, oddolny opór projektariuszy, którzy nie akceptują wyzyskującego ich systemu. Chodzi o świadome, wspólne i solidarne praktykowanie takiego oporu. Odrzucenie postawy oportunistycznego cynizmu i zasad okrutnej ekonomii. Zamiast iluzorycznej niezależności konkurencyjnych, kreatywnych jednostek, Schroeder proponuje budowę współzależnych systemów wzajemnego wsparcia. Taki proces powinniśmy zainicjować w instytucjach kultury. Chodzi zatem o przywrócenie społecznej kontroli nad dobrem wspólnym, jakim jest kultura. O uruchomienie oddolnej samoorganizacji użytkowników, którzy mają bezpośrednią wiedzę na temat funkcjonowania określonego dobra wspólnego. Sami mogą na drodze samoorganizacji, deliberacji ustalić reguły jego wykorzystywania. Myślę, że nie do przecenienia jest tutaj narzędzie związkowe i ten protest, który będziemy za chwilę wspomagać i w którym będziemy uczestniczyć, protest aktorów polskiego teatru, dzieje się właśnie dzięki temu procesowi, dzięki procesowi emancypacji, samoorganizacji i przejmowania kontroli nad tą instytucją. Powinniśmy zrobić to wspólnie, łącząc siły pracowników instytucji i pracowników pola projektowego. Oczywiście działamy w ramach odgórnie ustalonego instytucjonalnego ładu, regulacji prawnych, rygorów administracyjnych. O nich także powinniśmy dyskutować i pracować nad ich reformowaniem. Ale bardzo wiele możemy zrobić sami, niezależnie, od teraz. Możemy budować instytucjonalne instytucje kultury jako narzędzia społecznej dystrybucji godności i równości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to wspaniałe wystąpienie, które świetnie otworzyło nam dyskusję i chciałabym tylko przypomnieć, że ten element zawłaszczania artystycznych strategii produkcji faktycznie przybiera absolutnie cyniczną postać w instytucjach. I chciałabym przypomnieć taki cytat z autora, którego rzadko się dzisiaj wspomina, szkoda, mianowicie Karola Marksa, którego książki naprawdę każdy i każda twórczyni i twórca sztuki powinien i powinna mieć w domu i czytać. On pisze o wywłaszczeniu jako o strategii, która została wpisana krwawymi zgłoskami z krwi i żelaza, tak, w ciałach tych wywłaszczanych. I to się dokładnie dzieje z artystami i artystkami. Natomiast kolejne wystąpienie będzie mówiło o innej formie wykluczenia nieco, mianowicie o formie wykluczenia takich formatów artystycznych, które nie mieszczą się w konkretnych, ustalonych już profilach działania artystycznego. Więc przekazuję głos Marii Stokłosie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja jestem bardzo poruszona Pani wystąpieniem, ale teraz skupię się trochę na swojej dziedzinie.
Też niestety będę czytać. Mam nadzieję, że to ok. Jesteśmy w szczególnym momencie dla tańca w Polsce. Po wielu latach niedostrzegania tej dziedziny możemy powiedzieć, że staje się ona modna. Taniec pojawił się w prasie, ludzie na niego chodzą, oglądają go, interesują się nim, a przynajmniej tak się wydaje. Przypomina mi się teraz, jak kilka lat temu w oficjalnym podsumowaniu roku w miesięczniku Teatr pewien krytyk napisał w rubryce Taniec, że widok prężących się ciał jest dla niego tak przykry, że na taniec nie chodzi i nie może dlatego wskazać na żadne ważne wydarzenie z tej dziedziny. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś pozwolił sobie na takie lekceważenie. O tańcu możemy czasem nawet przeczytać w takiej gazecie jak Wysokie Obcasy. Nie jest już okej w świecie sztuki o tańcu nie wiedzieć nic. To jest wspaniałe i ogromnie się cieszymy, że interesujecie się tym, co robimy. Chodzicie na nasze spektakle, zapraszacie nas na swoje festiwale, do swoich muzeów oraz teatrów. Jednak taniec jest na razie jedynie eventem, wydarzeniem, które odbywa się od do i po danej godzinie ma zniknąć z przestrzeni teatru czy muzeum. Taniec nie jest traktowany jako sztuka, którą się rozwija, w której rozwój się inwestuje. Zatem pojawiamy się czasem w galeriach i teatrach, ale aby tworzyć, musimy sami się organizować. Musimy składać się na swoją salę, zapłacić za jej sprzątanie czy księgową z własnej kieszeni. Sami jesteśmy producentami swoich prac, prowadzimy także swój impresariat oraz oczywiście swój prywatny dział promocji. Taniec współczesny to środowisko ludzi, wśród których nie istnieje coś takiego jak etat czy jakakolwiek struktura budowania kariery. Boom, który w tej chwili obserwujemy, opiera się na energii indywidualnych osób, które dają z siebie wszystko, żeby odcisnąć jakikolwiek znak swoim działaniem. Warto powiedzieć, istnienie sceny tańca w Polsce zawdzięczamy głównie prywatnym inicjatywom, nielicznym stypendiom i grantom oraz zapałowi środowiska, które zdobywa zaufanie władz lokalnych czy państwowych na swoje pojedyncze działania. Taniec współczesny i performance jako dziedzina sztuki jest w Polsce oddzielny od reszty kultury. Może fakt, że dzisiaj przemawiam tutaj w ramach panelu poszerzone pole sztuki jest znamienny. Taniec nie mieści się w nieposzerzonym polu sztuki w Polsce. Państwowe instytucje sztuki zajmujące się tylko tańcem prawie nie istnieją. Instytucje sztuki, które mają z tańcem do czynienia, zazwyczaj nie wiedzą, jak sobie radzić ze zjawiskiem tańca współczesnego czy performance'u. Nie wiedzą, jak tworzyć, kolekcjonować, programować, opisywać, archiwizować coś tak niematerialnego i nienarracyjnego jak taniec. Coś, co nie jest ani obiektem, ani partyturą, ani spektaklem dramatycznym. Wielkim osiągnięciem jest wywalczony przez środowisko Instytut Muzyki i Tańca, który od 6 lat zajmuje się muzyką i tańcem. Przy czym tańcem na skalę całego kraju zajmuje się tam zespół składający się nie więcej niż 5 osób, a ich budżet na taniec przypomina budżet na jeden spektakl dużego teatru. Doczekaliśmy się wreszcie w Polsce wyższej edukacji w dziedzinie tańca. Zawód tancerza można zdobyć studiując na Wydziale Teatru Tańca, kierunek aktorstwo, specjalizacja aktor teatru tańca. Istnieją także wydziały pedagogiki tańca czy choreografii na Akademii Muzycznej, Akademii Wychowania Fizycznego, czy na przykład jako kierunek Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Moja ironia nie jest tu w żaden sposób skierowana wobec instytucji czy ludzi, dzięki którym taniec znajduje dla siebie szczeliny. Wymieniam te instytucje głównie ze względu na to, że chciałam zwrócić Państwa uwagę na język, a właściwie na pomijanie tańca w Polsce już na poziomie języka. Chciałabym podzielić się z Państwem swoim praktycznym doświadczeniem bycia choreografką w Polsce, a konkretnie omówić te działania wykraczające poza tradycyjnie rozumianą choreografię, które zainicjowałam i w których biorę udział. Chciałabym, żeby był to punkt wyjścia także do rozmowy o tym, które z tych działań możemy uznać za udane, a które za mniej i ewentualnie zastanowić się wspólnie, co w nich nie wyszło. Pierwszym z nich jest Centrum w Ruchu. Centrum w Ruchu stworzyliśmy 3 lata temu w Warszawie. Jest to kolektyw 10 choreografów oraz miejsce, dokładnie 3 sale. Powstanie tego bytu było spowodowane pragmatyczną potrzebą posiadania miejsca do pracy. W trakcie naszych poszukiwań okazało się, że Urząd Gminy Wawer przeznaczył budynek po byłym gimnazjum na użytek organizacji pozarządowych. Tam przekształciliśmy korytarz szkoły na naszą główną salę.
Moją motywacją było stworzenie miejsca do pracy, ale także stworzenie przestrzeni, którą sami artyści ukształtują wedle swoich potrzeb. Od początku byłam zainteresowana i zainspirowana organizacją prowadzoną przez grupę artystek, artystów i pozbawioną hierarchii. Prowadziłam i dalej prowadzę już samodzielnie prywatny dom pracy twórczej dla sztuk performatywnych na Mazurach i czułam, że w Warszawie potrzebne jest coś zupełnie innego. Miejsce będące jednocześnie społecznością, tym czego dotąd w Warszawie nie mieliśmy, spotykając się wzajemnie na premierach czy festiwalach. Centrum w Ruchu stało się dla nas szkołą kolektywnej samoorganizacji. 10 artystów podjęło próby stworzenia społeczności wokół swojej praktyki choreograficznej. Do tego wrócę za chwilę. Bardzo ważnym projektem wewnątrz Centrum w Ruchu był być może jedyny naprawdę w pełni udany cykl Centrum w Procesie. 3 lata pokazów prac w procesie oraz rozmów o nich. Zacytuję tutaj Julię Hoczy, która ładnie opisuje ten projekt. Po każdym z pokazów Work in Progress widzowie zapraszani są do rozmowy, co stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie na tle kraju, uciekające od formuły after talk, gdy krytycy rozmawiają z twórcami po gotowym już spektaklu, lecz zachęcające do podzielenia się swoimi wrażeniami i przemyśleniami na gorąco w trakcie procesu twórczego, na jego różnych etapach. Jest to tak zwany feedback, dla którego wstępne zagajenie przez zaproszonego eksperta stanowi jedynie wstęp. Niewielka przestrzeń, w jakiej odbywa się to spotkanie, sprzyja otwartemu dialogowi, dzieleniu się każdym spostrzeżeniem. Wszystkie są tu równie ważne, tworząc mozaikę niezwykle zróżnicowanych odbiorczych trybów i wrażliwości. Co ciekawe, uczestnikami tych spotkań nie są tylko inni tancerze i osoby z tak zwanego środowiska, ale także zwykli widzowie, w tym seniorzy, między innymi uczestnicy zajęć prowadzonych przez członkinie Centrum w Ruchu. To zerwanie z hierarchicznością i próba demokratyzacji zarówno tanecznej organizacji i procesu pracy, jak i dyskursu o tańcu jest widoczna na wielu poziomach działalności Centrum. Centrum w Ruchu trwa i jako miejsce do pracy wspaniale się sprawdza. Natomiast porażką wydaje mi się nasza próba budowania środowiska w ten sposób. Realia są takie, że żadne z nas nie ma czasu na budowanie ośrodka, który będzie stabilny. Rozumiem przez to taki ośrodek, w którym program edukacyjny jest stały i w którym możliwe są produkcje tańca. I oczywiście więcej. Praca zarobkowa polskich choreografów to głównie praca w teatrze w roli twórców ruchu scenicznego. To także występ w Polsce i za granicą, udział w spektaklach zagranicznych choreografów, praca edukacyjna, rzadziej praca nad własnymi produkcjami. Z innych prac utrzymujemy to miejsce, w wolnym czasie dbamy o jego aktywność. Wolnego czasu niestety nie mamy zbyt wiele, na czym traci budowany przez nas ośrodek. Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednym projekcie. Badania, produkcja, taniec w procesie artykulacji. Był to projekt mojej fundacji, który udało się przeprowadzić kilka lat temu. Głównym założeniem tego projektu była potrzeba redefinicji języka, jakim opisywany jest taniec w Polsce. Zaprosiliśmy osoby piszące, głównie o teatrze, aby były obecne podczas całego procesu tworzenia spektakli tańca, które tamtego roku fundacja produkowała lub koprodukowała. Ważną rolę w każdej z tych produkcji odgrywała także obecność dramaturga, który obok choreografów i performerów współtworzył spektakl. Młodzi teoretycy zobowiązani byli do siedzenia na wszystkich próbach, słuchali tego, jak o tańcu mówi się, taniec tworząc, co jest w nim ważne, a na co zwraca uwagę dany twórca, jak opisuje się pracę wewnątrz niej, co mamy na myśli mówiąc o poszerzaniu pola choreografii. W konsekwencji powstały teksty biorące pod uwagę logikę konkretnej pracy, uwzględniające metody pracy, wartości wewnątrz jej choreografii i dramaturgii, a nie indywidualny punkt widzenia piszącego, opatrzony przez dowolnie dobrane odniesienia, tak jak często miało to miejsce w pisaniu o tańcu. To, o czym Państwu mówię, kolektyw, sala, pokazy nieukończonych prac, kameralne rozmowy o tańcu czy pisanie tekstów dotyczących procesów twórczych to w skali globalnej nic wielkiego, nic co pole sztuki wybitnie poszerza. Jednak w kontekście marginesu, w którym się znajdujemy, są to działania konieczne dla ukazania ważności tańca,
aktualności dyskursu, jaki tworzy, oraz jego ogromnego wkładu w rozwój sztuki w ostatnim stuleciu. Wartość, która w Polsce umyka i której nie wzmacnia żadna instytucja państwowa. To także sprawdzanie metod, jakie w przyszłości mogłyby wdrażać centra tańca czy choreografii w Polsce. Czego instytucje mogą się uczyć od tańca współczesnego i performansu? Instytucje zajmujące się sztuką współczesną są często w swym działaniu zachowawcze czy staroświeckie. Taniec współczesny jest dynamiczną i młodą dziedziną i dysponuje narzędziami, dzięki którym możemy reagować na to, co tu i teraz. W tańcu współczesnym i performansie rezonują aktualne napięcia, które istnieją w dzisiejszym świecie. To niewiadoma, z którą często nie wiemy, co zrobić. Współczesność to nie jest przedmiot, który możemy powiesić na ścianie, a właśnie przepływ i ciągłe wyzwania, wobec których musimy się odnieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Myślę, że ono bardzo zwięźle i bardzo syntetycznie podnosi kwestie, które w funkcjonowaniu tańca w kulturze współczesnej i wykluczeniu właściwie, tak? To jest funkcjonowanie poprzez wykluczenie. Także bardzo dziękuję, że tą taką dialektykę tańca w kulturze współczesnej nam zaproponowałaś. I przekazuję głos Zbyszkowi Liberze, który opowie nam o tym, jak artyści są wyzyskiwani i wykluczani przez urzędy sztuki. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, właściwie tytuł mojego wystąpienia jest Pozycja artysty we współczesnej Polsce. Ja już pomijam ten wyzysk i to wszystko, o tym będzie za chwilę. Moje wystąpienie będzie krótkie. Proszę Państwa, urodziłem się 14 lat po zakończeniu II wojny światowej w Pabianicach, 80-tysięcznym miasteczku w aglomeracji łódzkiej. Jest to miasto o dość długiej historii, sięgającej czasów tak zwanej kultury łużyckiej, ale swój właściwy rozkwit przeżyło w okresie zaborów, kiedy to Rosjanie utworzyli tam specjalną strefę ekonomiczną, co przyciągnęło do Pabianic rządnych sukcesu biznesmenów, głównie z Niemiec. Odkąd pamiętam, było to miasto przemysłu bawełnianego. Wszędzie fabryki, tkalnie, farbiarnie, wykańczalnie. Później służące jako scenografia do filmów, takich jak na przykład Ziemia obiecana czy Stawka większa niż życie. O dziwo, w mieście tym urodzili się bądź wychowywali wielcy artyści, tacy jak Alina Szapocznikow, czy Lech Kunka, czy Alfred Lennica i inni, którzy w poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju, podobnie jak ja sam, musieli to miasto w końcu opuścić. Dla mnie osobiście od czasu śmierci mojej matki nie było już powodu do tego, żeby do Pabianic przyjeżdżać. Jednak stało się tak, że po mniej więcej 8 latach mojej nieobecności w tym miasteczku wróciłem do niego podobnie. I jakież było moje niesamowite zaskoczenie, gdy stojąc w centrum miasta zobaczyłem, że wszystkie te fabryki zniknęły. Stojąc tam na tak zwanym Starym Mieście przypomniałem sobie obraz chyba z XVIII wieku, który przedstawiał Pabianice w XVIII wieku. Górka, kościół, rzeczka, renesansowy zamek. I tak teraz to wygląda, znowu. Pomyślałem sobie, no cóż, po prostu nowoczesność się tutaj nie przyjęła. Ale to jeszcze nie koniec. Bo poszedłem na stację kolejową, gdzie na budynku stacyjnym odkryłem większy nawet od nazwy stacji napis Pabianice, miasto świętego Maksymiliana Kolbe. Nie Aliny Szapocznikow, nie Lecha Kunki, nie Alfreda Lennicy czy innego właściwie artysty, tylko właśnie Maksymiliana Kolbe, znanego z siania nienawiści, tak zwanego żydożercy, wydawcy Rycerza Niepokalanej. Zachęcam do przeczytania tego Rycerza Niepokalanej sprzed wojny, który nawet będąc w Japonii pozostawił po sobie antysemityzm. Kolbe w końcu zginął w obozie, przypomnę, Kolbe w końcu zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie oddał życie za życie jednego Polaka. Macie oto obraz tutejszej kultury. Proszę Państwa, podobnie jak te pabianickie fabryki, dla których nie znaleziono żadnego zastosowania, tak też sztuka współczesna nie przyjęła się w polskim kraju. Pojawia się zatem pytanie,
A chciałbym je skierować do obecnych tutaj, ale też tych nieobecnych tutaj, urzędników sztuki. Czy sztuka współczesna jest wam w ogóle do czegokolwiek potrzebna? Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że zdecydowana większość ludzi na świecie, miliardy ludzi na świecie sztuki współczesnej nie potrzebują. W zdecydowanej większości krajów na świecie sztuki współczesnej się nie uprawia. My też nie musimy jej uprawiać. No dobrze, może sama sztuka wam się do czegoś przydaje, bo przecież przez następne 100 i nawet więcej lat możecie organizować wystawy, konferencje, wydawać książki, albumy, pisać doktoraty i tak dalej na temat sztuki minionej, tak w kółko i na okrągło. Zmodyfikuję to pytanie zatem. Czy potrzebny jest wam żyjący artysta? Proszę Państwa, już 80 lat temu Jan Kiel Adler, wybitny polski artysta, niestety, którego na polskiej Wikipedii nie ma, w pewnym wywiadzie powiedział: wy jesteście Kunsthistoriker, ale nie jesteście Kunstkenner. Wy kochacie swoje fiszki, ale kogo z was obchodzi żyjący artysta? Czy za kolejne 80 lat sytuacja ta w dalszym ciągu się nie zmieni? Inny artysta, żyjący współcześnie, powiedział kiedyś mi, że urzędnicy sztuki są jak ten minister, co potrzebuje węgla, ale przeszkadzają mu górnicy. Mówię o tym dlatego, bo zajmuję się sztuką od więcej niż 35 lat, a nie widziałem jeszcze władzy, która zauważyłaby istnienie artystów. No, chyba tylko wtedy, kiedy się trzeba przed zagranicą pochwalić. A przecież to wy, urzędnicy, w kontaktach z artystami, reprezentujecie władzę. SLD, PO czy PiS, wszystko jedno. Niezmiennie pozostajemy przed wzrokiem władzy ukryci. Niektórzy z nas uczą na uniwersytetach lub w szkołach, a zatem dla władzy są nauczycielami. Ten lub tamten prowadzi hurtownię, zatem dla władzy są hurtownikami. I jeszcze ktoś inny został przez rodzinę fikcyjnie zatrudniony po to, żeby mieć ubezpieczenie społeczne. A co, jeśli nie uczę, nie mam hurtowni i nie mam wspaniałomyślnej rodziny? Nie jestem bezrobotny, proszę Państwa. Wręcz przeciwnie. Przez 10 miesięcy w roku pracuję nieustannie, bez niedziel i świąt. Na przykład w pewnym momencie zeszłego roku zorientowałem się, że wykonuję 11 prac, różnych prac w tym samym momencie. No cóż z tego jednak, kiedy za 9 miesięcy pracy dla Muzeum Narodowego w Warszawie otrzymałem wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł. Nawet sprzątaczka chyba nie chciałaby pracować za takie pieniądze. I nie mówcie mi o moim kapitale symbolicznym, bo za to nie można kupić chleba ani opłacić rachunków. Proszę Państwa, oto mówi do was przedstawiciel grupy społecznie wykluczonych. Do tego, że nie będę miał żadnej emerytury, to już zdążyłem się przyzwyczaić. Ale co będzie, jeśli poważnie zachoruję? A przecież wcześniej czy później to musi nastąpić. Nie wolno mi się leczyć, bo nie mam odłożonej sumki pieniędzy na koncie, ani ubezpieczenia zdrowotnego. No, proszę, śmiejcie się teraz. Niech hucpiarz zdycha, jak napisał jeden z redaktorów prawicowego pisma. Proszę Państwa, właściwie to chciałem spytać tych urzędników, których tutaj widzę albo nie widzę, co właściwie wy zrobiliście dla sztuki, a co należy w sposób oczywisty do waszych obowiązków? Czy stworzyliście silne lub choćby jakiekolwiek lobby dla sztuki współczesnej? Czy ją odpowiednio promowaliście? Czy dotrzymywaliście kroku nowym zdobyczom sztuki? Czy skutecznie tłumaczyliście ogółowi społeczeństwa jej sens i przydatność? A wreszcie, czy pomogliście artystom wydostać się z marginesu społecznego? Od lat my podnosiliśmy problem społecznego wykluczenia artystów. Powstała nawet Czarna Księga Polskiej Sztuki. Proszę bardzo, zapoznajcie się z nią, bo bardzo mało osób o tym wie.
Odbył się też przypominający raczej wagary protest kilka lat temu. Bez obawy, proszę Państwa, nie spytam, bo efekty wykazałem już powyżej, a także moje przedmówczynie już o tych efektach powiedziały. Proszę Państwa, w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak tylko na znak protestu opuścić te obrady. Mogę tu powrócić, aby rozmawiać o kulturze, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy rozmawiać jak równy z równym. Wy macie swoje taty, macie ubezpieczenie, macie emeryturę. My nie mamy nawet podstawowego bezpieczeństwa socjalnego. Słuchajcie, ja myślę, że pierwsze, co muszę zrobić, to oczywiście zaprosić Zbyszka Liberę z powrotem do dyskusji, dlatego że z osób, które tutaj i w panelu, i poza panelem widzę, raczej większość tych etatów nie posiada albo posiada je w tak szczątkowej postaci, że przeżyć się z tego nie da. Także zasadniczo połowa chyba z nas tu siedzących powinna też jakby wstać i wyjść i opuścić te obrady. Co więcej, osoby, które organizowały ten kongres, nie dostały prawie wynagrodzeń, bo 250 zł za prowadzenie panelu, ale także za na przykład przez 6 czy ileś miesięcy organizowanie Kongresu Kultury, to nie jest wynagrodzenie. Więc bardzo bym chciała, żebyście podziękowali oklaskami osobom, które przyłożyły się do tego kongresu. Chciałabym też zaproponować, że zastanowimy się nad tym, co miały oznaczać właściwie e-maile, które dostaliśmy wszyscy, w sensie osoby, rozumiecie, pracujące przy tym kongresie, dostaliśmy każdy z nas e-mail, czy aby na pewno chcemy wynagrodzenie. Ja bym chciała serdecznie autorowi czy autorce pomysłu na ten e-mail, chciałabym złożyć serdeczne takie kontrpodziękowania, tak? Bo uważam, że zadawanie takiego pytania jest szczytem bezczelności, szczytem chamstwa i szczytem politycznego i kulturowego wandalizmu. Nie wolno ludzi pytać o to, czy za pracę chcą dostać wynagrodzenia. To jest kompletne bezprawie, to jest psucie sytuacji produkcji kultury i produkcji czegokolwiek w ogóle, kompletne psucie naszego wspólnego działania, to jest antagonizacja, która jest kompletnie niepotrzebna w sektorze kultury i w każdym innym sektorze, ale także to jest zaproszenie mnie i innych osób, które są twórcami kultury, do tego, żeby stanowczo i publicznie kontestować tego typu praktyki. Ja nie chcę nigdy w życiu być pytana o to, czy chcę dostać wynagrodzenie za pracę, którą wykonałam na litość boską. Nie jestem ani księżniczką, ani królewną, ani posiadaczką zamku nad Loarą. Nie posiadam ubezpieczeń przez większość życia, nie posiadam przez większość życia środków, które pozwalają mi funkcjonować w sposób godny i nie życzę sobie tego typu zapewnień. Także do osób, które zadały mi to pytanie, mówię publicznie i otwarcie, nie życzę sobie tego typu praktyk. A teraz chciałabym... Dzięki. Siedzi na sali Katarzyna Górna, artystka, organizatorka ruchów pracowniczych dla artystów i artystek w Polsce. Osoba, która także, podobnie jak Zbyszek Libera zresztą, funkcjonuje bardzo dużą część życia bez ubezpieczenia zdrowotnego i w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, które mają miejsce i w życiu Katarzyny Górnej, i w życiu Zbyszka Libery, i w większości artystek i artystów w Polsce, bo wszyscy jesteśmy prekarnymi organizmami, tak? Jesteśmy delikatnymi, kruchymi w gruncie rzeczy osobami, bez względu na gabarytowy, że tak powiem, rozmiar. Wszyscy możemy się popsuć i wszyscy ryzykujemy tego typu sytuacje. To, o czym Zbyszek mówił, to jest także jego własne doświadczenie. Kasia i inne osoby, artystki, artyści i twórcy też mają takie sytuacje. Ja bym chciała poprosić Państwa o pierwsze jakieś pytania, komentarze i zaproponować 10 minut rozmowy i potem przejdziemy do kolejnych, ja będę pilnować tych 10 minut i potem przejdziemy do kolejnych wystąpień. Agata, ty chciałaś coś powiedzieć, to może od razu powiedz. A proszę się zgłaszać przez podniesienie i ja postaram się dobiec do Was, tak, z mikrofonem. Chcesz to tak? No to ja wezmę jeden z tych, a ty macie tutaj, nie? Jak chcecie, to też... A tak jak nie chcesz zabrać? Chciałam zabrać głos, ale może ważniejsze jest, żeby Państwo zabrali głos, więc jeżeli są jakieś kwestie, to raczej rozmawiajmy niż... Ola, ty chciałaś podniosłeś rękę? Nie.
Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście gest Zbigniewa Libery jest niezwykle mocną manifestacją i robi na nas wszystkich wielkie wrażenie, ale ja bym chciała trochę skomplikować tę sytuację. To jest gest, który może wykonać wielki artysta. I on jest w istocie takim, powiedziałabym, romantyczno-modernistycznym gestem, który ma taką siłę. Natomiast w takiej sytuacji są także inni pracownicy sztuki, czy pracownicy kultury, o których na przykład mówiłam też w swoim wystąpieniu. I to są ludzie, którzy nigdy nie mogliby wykonać takiego gestu i nie dostaliby oklasków. Nigdy nie zasiedliby świetle reflektorów, bo wykonują to, co się nazywa pracą pszczół albo pracą miłości, bardziej z tego obszaru nieopłacanej, niewidocznej pracy kobiet. I w związku z tym chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że wychodzenie z miejsca, w którym możemy dyskutować na ten temat i w którym wzywamy siebie do samoorganizacji i do dyskusji, jest dla mnie gestem mocno ambiwalentnym. Muszę powiedzieć, że równie bardzo skomplikowałabym to stanowisko, które ty zajęłaś przed chwilą, Ewo, dlatego że ja na przykład faktycznie pracuję społecznie i nie miałam problemu z tym pytaniem, jeżeli chodzi o Kongres Kultury, bo to jest sytuacja inna jednak niż sytuacja z pracodawcą. To znaczy tutaj po prostu nie ma żadnego określonego, konkretnego pracodawcy. To jest sytuacja raczej samoorganizacji i pewnej inwestycji, z którą ja akurat nie miałam problemu w tych konkretnych warunkach. I wydaje mi się, że bardzo musimy uważać, żeby jakby nie czynić rzeczywistości czarno-białą, bo naprawdę jakby trochę możemy potknąć się o własne nogi czy strzelać do własnej bramki. Dzień dobry, Krzysztof Habdas. Nie jestem, że tak powiem, z Państwa środowiska, ale jestem dopełniająco, że tak powiem. Jestem biologiem, cytologiem po Uniwersytecie Warszawskim. Z Liberą mam to wspólnego, że też nie mam ubezpieczeń i tak dalej, ponieważ w 1987 roku ja pracowałem w służbie zdrowia na biologii doświadczalnej medycyny eksperymentalnej. I Ministerstwo Zdrowia kazało mi fałszować wyniki. Nie zgodziłem się na to, bo to znaczy, że kazano mi zabijać pacjentów. Teraz, co ma to wspólnego z Państwa dziedziną? Zajmuję się bardzo szeroko umysłowością od stycznia 76. Pierwsze, co dostałem wtedy, to z wojska telepatia u zwierząt, ponieważ nie można jej podsłuchać. Zakaz wyjazdu do Jugosławii. Państwo dzisiaj śmiejecie, ale to są bardzo poważne zagadnienia i zobaczycie, jak Państwo sami siebie nie doceniacie. Jak Państwo sami siebie nie doceniacie, a tutaj Państwo... No, pewne rzeczy Państwu otworzę, na Waszą działalność, na Was samych. Zakazano mi jeździć do Jugosławii, ponieważ obudzi się w USA. Nie wolno Ci nic pisać, bo bilet w jedną stronę i z przyobiecaniem, że oni się, żeby się nie martwiły o rodziny, bo oni się zaopiekują. Pracowałem nad dziećmi z porażeniem mózgowym i do rozwoju umysłowym. Tutaj na Banacha, ja jestem horyzontalnikiem, więc na Banacha szły moje eksperymenty na dzieciach z przewodzeniem defektu, z defektem przewodzenia obwodowego, bo je się usypia do diagnozy, czyli nie ma autosugestii, jest wyłączony efekt placebo i tak dalej. Ale z drugiej strony na geologii były przygotowywane eksperymenty do precyzowania wiertła wiertni na Morzu Północnym. I teraz co to ma wspólnego z Państwa dziedziną? Otóż taniec chodzi o choreografię, tam jest ruch po łuku. I jeśli ten taniec, teraz jesteśmy Warszawa Ochota, profesor Grabiec, on badał chodzenie i taniec na rozżarzonych węglach. To jest kultura bardzo wysoka, bo zapisana w UNESCO na liście światowego dorobku. Przepraszam, czy możemy przejść do jakby tak. Już Państwu mówię, reasumuję, się zbliżam. Ja z tymi wykładami jeżdżę i do, że tak powiem, na różne konferencje, i do teologów, i do teraz poniedziałek będę miał w Krakowie dla księży profesorów. Otóż i do filozofii i tak dalej. Tak. Otóż, proszę Państwa, kultura jest, i tutaj Państwo sami siebie nie doszacowujecie, nie żądacie wynagrodzenia jako medykament, tak? Psychiatria, psychologia i tak dalej, jako medykament. Spada ilość pacjentów powracających i na onkologii, zmniejszają się koszta. Teraz druga rzecz. Przepraszam pana bardzo, już kończę. Ma pan jedno zdanie i bardzo tak, proszę w tym tak, jednym zdaniu tak, zawrzeć komentarz czy pytanie. A w czasie tego tańca jesteście jako narzędzie badawcze, robicie z dobrze, Einsteinem... Dobrze, to jest to jedno zdanie. I dziękuję panu serdecznie za wystąpienie. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu Einstein dalej. Einstein zrobił z Newtonem. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu dalej. Dziękujemy bardzo za ten dziękuję głos. Panu serdecznie. Katarzyna. Ja chciałam tutaj polemizować z Agatą i nie zgadzam się z tobą, że to
w czym teraz uczestniczymy, się czymś różni od tego, co uczestniczę na przykład robiąc wystawę. Cały czas, za każdym razem, kiedy jestem proszona praktycznie o jakby pracę za darmo. I dla mnie ta sytuacja, w której jesteśmy w stanie zapłacić za wynajem nagłośnienia, zapłacić panom technikom, którzy stoją za konsoletami, a nie jesteśmy w stanie, a pytamy się twórców o to, czy oni jakby chcą zapłaty. Nikt się pana nie spytał, czy on chce wynagrodzenia za swoją pracę, czy, bo to jest oczywiste. To jest oczywiste. To cały czas się z tym stykamy w przypadku na przykład instytucji kultury. To nawet sobie nie wyobrażacie, jak dużo nas kosztowało, ile wysiłku przy podpisanie z nielicznymi instytucjami takie porozumienie o tym, że będą wypłacać artystom wynagrodzenie. Bo do tej pory to było oczywiste, że my robimy sztukę w celu wyższym, bo to jest samoorganizacja, to jest kultura, to wiadomo, to trzeba w takim sytuacji, jestem proszona o pracę za darmo. I dla mnie też ta sytuacja, która się tutaj zdarzyła, że jesteśmy pytani, czy aby na pewno chcę te 250 zł wziąć, jest jakaś kuriozalna. Także absolutnie się z tobą nie zgadzam, że w tym wypadku ta sytuacja jest wyjątkowa i powinniśmy pracować za darmo. Bardzo proszę o przekazanie głosu dalej. W międzyczasie myślę, że wrócimy tak do tego napięcia w dyskusji też po wszystkich wystąpieniach. Także bym chciała jakby zapowiedzieć to. Dzień dobry państwu. Ja tutaj chciałam do pani Agaty. Mówiła o tym, że samorealizowanie się to jest jakaś odległość. Ja chciałam powiedzieć, że pracowałam 20 lat w Filharmonii, nie powiem której, razem z mężem i w roku 93, ponieważ byłam bardzo taką twórczą osobą i przeszkadzającą, byliśmy w ogóle jedyną filharmonią, która strajkowała wiele lat temu w sprawie tych spraw, o których teraz państwo mówicie. I w 93 roku powiedzieli, jak wam się nie podoba, to się zwolnijcie. I myśmy z mężem, z czwórką dzieci, zwolnili się. I efekt tego na dzisiaj, nie będę opowiadać całej historii, ale założyliśmy fundację, organizujemy sami koncerty, organizujemy wystawy, mamy w swoim otoczeniu młodzież, która może u nas w Galerii Szans funkcjonować. Mamy tą tak zwaną kooperatywę, która świetnie funkcjonuje, bo jesteśmy, sami możemy zrobić plakaty. Oprócz drukarki, którą trzeba uruchomić gdzieś, możemy sami zrobić teatr, mamy nagłośnienie, mamy wszystko właściwie i dzisiaj sobie, znaczy no nie dzisiaj, ale w ogóle zdałam sobie sprawę, że jesteśmy dużą instytucją kultury, która ma wszystko. Ale oczywiście po to, żeby był sprzęt, to trzeba było wyjechać gdzieś i myć garki, po prostu. Myśmy grali na ulicy, gdzie jak się zwolniliśmy z Filharmonii, to w gazecie było napisane, kiedyś grałem w Filharmonii, był pokazany obrazek, jak stoi muzyk z kapeluszem. I płakałam przez 2 tygodnie, ale później pomyślałam, że to nie ja powinnam płakać. Czas, który przeszedł przez te 20 parę lat, to posłużył do tego, że można to zrealizować. Nie? Także to nie są mrzonki i zachęcam do podjęcia tak zwanego ryzyka, ale takiego ryzyka właśnie z miłością, że do samego siebie i do tego, co robimy. Ja się czasami czułam bardzo źle, że robię coś nie tak. A to jest naprawdę bardzo dużo. Także bardzo zachęcam. Dziękuję za ten głos i za podkreślenie jakby godności, tak? I takiej samosterowności w twórczości i w życiu. Dziękuję bardzo. Wczoraj pomyślałam o tym, że nie wiem, czy to jest dobry moment. Wie pani co, bo tam kolejne osoby czekają na głos. To może później w dyskusji, dobrze? Jak pani będzie tu jeszcze, to by pani nam przeczytała to. Tak, wczoraj właśnie zadzwoniłam do drukarni i pomyślałam sobie, kiedyś młodzież narysowała właśnie, dostała zadanie wykonania martwej natury. I mój syn zrobił taki obrazek Martwa natura. Ale ja do tego wczoraj poprosiłam, żeby dopisali wspieram kulturę. I kto kogo wspiera i w jaki sposób. Tak. I wczoraj to szybko gdzieś tutaj wydrukowano, także nie wiem, czy to jest bardzo pani dziękuję i bardzo proszę się zapoznać oczywiście osoby zainteresowane. I wróćmy jeszcze do dalszej dyskusji po kolejnych prezentacjach, a teraz ostatnie pytanie czy komentarz i zbieramy się do dalszej rozmowy.
Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon. Mi również łączy z większością z Państwa to, że nie wiem, czy za miesiąc będę miała jeszcze z czego zapłacić ZUS moim pracownikom i sobie samej, ale nie o tym chciałam. Wydaje mi się i zostałam tutaj zwabiona tym tytułem Poszerzone pole sztuki. Chciałabym raczej poszukać tych pozytywnych scenariuszy, które mogą połączyć ludzi działających w sposób niezależny, bez oczywistych pracodawców i bez instytucji kultury za nami, którzy robimy, myślę, wszyscy, jak tu jesteśmy, próbujemy robić coś sensownego społecznie. Jak możemy się wspierać nie tylko w poszukiwaniu środków na to, bo przecież wszyscy żyjemy z grantów czy też dotacji od ludzi i tutaj robiąc większe projekty, wspólne projekty, możemy, mam nadzieję, robić to skuteczniej po prostu i te pieniądze generować, zamiast po prostu czekać, aż ktoś przyjdzie nam i da, bo to raczej nie nastąpi. Ale nawet myślę, ważniejsze... że nikt z nas nie czeka też, wiesz, tak. Tak, no trochę tak odnoszę się do tego, że czuję frustrację, podzielam frustrację, ale przecież wybraliśmy taki scenariusz, prawda? To nie idziemy do pracy, do ministerstw, robimy to, co robimy, bo chcemy działać niezależnie, więc szukajmy raczej sposobu na niezależne finansowanie, bo to jest możliwe i zachęcałabym do budowania mostów, a nie opłakiwania tego, czego nie ma. Natomiast jeszcze bardziej by mnie interesowało budowanie mostów w sferze samej aktywności, tego, co my robimy, jakie problemy rozwiązujemy naszym działaniem, jakich odpowiedzi szukamy. Bo jeżeli szukamy odpowiedzi, czy patrzymy na problemy, które dla ludzi nie są ważne, a tak może się zdarzyć, będzie nam trudniej również o finansowanie. Ja osobiście borykam się od 7 lat w mojej organizacji z tym, jak dotrzeć do ludzi z przekazem takim, żeby na przykład nie ulegać strachowi, nie ulegać pewnemu przerażeniu, które generuje zapotrzebowanie na więcej kontroli, na więcej władzy kontrolującej. Jak wytłumaczyć, że prawa człowieka to jest coś, co dotyczy każdego z nas. To są rzeczy trudne, merytoryczne, abstrakcyjne. Brakuje mi współpracowników, którzy mogliby pokazać to w sferze emocji, którzy mogliby pokazać to metaforą, obrazem, czymś, co ma duże pole rażenia. I przychodzę tutaj na kongres, mając nadzieję, że znajdę takich ludzi, oczywiście, że znajdę artystów i innych działaczy, którzy mi pomogą, więc... Tak, myślę, że w kolejnej części tego panelu... I bardzo ciekawa, czy takie pole współpracy z aktywistami, szukania rozwiązań tutaj widzicie. Dziękuję. Absolutnie, bardzo dziękuję za ten głos i przechodzimy do dalszej części naszego panelu i po dwóch kolejnych wystąpieniach znowu wrócimy do dyskusji, także zachęcam do pozostania oraz Zbigniewa Liberę wzywam do powrotu na salę. Dziękuję bardzo. Igor Stokpiszewski, bardzo proszę. Dzień dobry. Kongres Kultury, który w tej chwili się odbywa, nie został zwołany przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Nie został zwołany przeciwko Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ani osobiście przeciwko ministrowi Glińskiemu. I to chyba wydaje się wszystkim jasne. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że jednym z wielu impulsów do zwołania Kongresu Kultury były działania i ministerstwa, i osobiście ministra Glińskiego na początku jego urzędowania na stanowisku wicepremiera. Ja przypominam sobie list, który zainicjował Kongres Kultury, a który podpisało niemal 2000 osób, w którym mowa była naprawdę o potrzebie spotkania się i porozmawiania o tym, co robimy, co się dzieje w tym kontekście, w jakim to coś się dzieje. A jednym z tych niezwykle istotnych kontekstów jest Europa i zjawiska zachodzące na poziomie europejskim oraz Polska i zjawiska zachodzące na poziomie polskim. Zdecydowałem się w związku z tym, jakkolwiek zgadzam się z diagnozą, o której mówił wczoraj Edwin Bendyk, że podmiot, jakim jest Ministerstwo Kultury i Polityki Publicznej na poziomie centralnym, nie są kluczowym podmiotem, nie są kluczowym, powiedzielibyśmy, graczem w organizowaniu i nazywaniu rzeczy w kulturze. Niemniej waga tego gracza wydaje się na tyle duża, że warto przyjrzeć się temu, co w ciągu ostatnich 11 miesięcy Ministerstwo Kultury poczyniło, i spróbować skomentować, jak te poczynania mogą wpłynąć na kształt kultury w Polsce i kultury polskiej. I takiej próby pokrótce dokonam. Zacznę od cytatu, który brzmi:
Kultura rozumiana jako wspólny system odniesień oraz czynnik nadający sens ludzkiemu życiu jest fundamentem każdego społeczeństwa. Jest to cytat z pewnego socjologa, ale cytat, który wydaje się dość oczywisty. Jest to jeden z bardzo wielu podobnie brzmiących głosów. I on wyraża taką transformację pojmowania kultury, którego źródeł pewnie byśmy poszukiwali, powiedzmy, w filozofii Gramsciego, mówiącej, że kultura stanowi nie nadbudowę na przykład życia gospodarczego, ale tak naprawdę bazę działania. Znaczy, to świadomość w dużej mierze określa byt, a swobodny rozwój świadomości jest warunkiem rozwoju i emancypacji społecznej. Więc żeby podnieść jakość zbiorowego życia, niezbędne jest stworzenie takich warunków, żeby kultura mogła rozwijać się swobodnie we wszystkich jej objawach. Czy mówiąc bardziej hasłowo, należy pozwolić rozwijać się kulturze, by kulturze pozwolić rozwijać społeczne potencjały. I chciałbym stwierdzić z całą stanowczością, że dotychczasowe działania Ministerstwa Kultury pod kierownictwem Piotra Glińskiego, te działania od 11 miesięcy, a także głoszone przez resort plany reformy, pokazują, że kierunek obrany przez rząd jest dokładnie odwrotny. Kultura ma w myśl tego kierunku ulec centralizowaniu, upaństwowieniu i zinstytucjonalizowaniu, ma stanowić instrument pielęgnowania wartości patriotycznych i religijnych, czy precyzyjniej katolickich, być narzędziem realizowania tożsamościowej polityki prawicy, sprzęgniętej, co zaraz postaram się wykazać, z działalnością Kościoła. Niesforne treści z obiegu instytucjonalnego mają zostać wyrugowane w dużej mierze poprzez objęcie politycznej kontroli nad placówkami artystycznymi. Mam tutaj na myśli politykę personalną, do której również się odniosę. A obieg pozainstytucjonalny kultury, czyli de facto poszerzone pole sztuki i de facto to, o czym mówiła Katarzyna, ma zostać wyjałowiony przez ograniczenie wsparcia finansowego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i otwartą walkę z ruchami społecznymi. Te tezy i obserwacje za chwilę postaram się poprzeć dowodami. Z mojej perspektywy zatem w pewnym sensie MKiDN wypowiedziało wojnę kulturze, ale jak postaram się wykazać, jestem głęboko przekonany, że wojnę tę przegrę. Co się właściwie w ostatniej dekadzie wydarzyło w kulturze? Dość sporo o tym była mowa wczoraj, zwłaszcza podczas sesji poświęconej mapowaniu kultury. Ja chciałbym zwrócić uwagę, czy skomentować tylko cztery zjawiska. Pierwsze z tych zjawisk to jest podkreślana wielokrotnie podczas tego kongresu reorientacja z kultury artystycznej na kulturę, nazwijmy ją, społeczną, czy na kulturę żywą. Musimy sobie głęboko zdać sprawę z faktu, że Polacy i Polki, odwołuje się do badań z 2014 roku, o których również mówił wczoraj, mówił Edwin i inni badacze, że Polacy i Polki realizują swoje potrzeby kulturalne poza oficjalnym, instytucjonalnym obiegiem kultury. Ponad 60% z nas, naszych współobywateli i współobywatelek, nie chodzi do żadnej instytucji publicznej, żadnej instytucji kultury. Można by skrótowo powiedzieć, najbliżej jest nam do bibliotek, to jest 38,4%, i rzucę kilka haseł. Muzea 29%, teatry 25,8%, galerie sztuki 19,5%, mniej więcej to jest takie ilości naszych współobywateli i współobywatelek obsługują instytucje kultury. A zatem tym zjawiskiem jest nieuczestnictwo w instytucjonalnym obiegu kultury, które jest rekompensowane, bo oczywiście to, że nie uczestniczy się w obiegu instytucjonalnym, nie znaczy, że nie uczestniczy się, a co więcej, że nie uprawia się kultury. Ona jest rekompensowane przez kulturalne działania jednostkowe, w tym działania internetowe czy cyfrowe, oczywiście aktywności sąsiedzkie,
udział w przedsięwzięciach animacji kulturalnej, wspierającej też własne repertuary zachowań kulturowych. To się dzieje w autonomicznych centrach społecznych, bibliotekach sąsiedzkich, w izbach, w lokalnych izbach pamięci, muzeach społecznych, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, nieformalne grupy czy ruchy społeczne. Zwracam też uwagę na to, że z punktu widzenia klasowego niezwykle istotne są tak zwane nieprawomocne instytucje kultury ludowej, o których też często na tym kongresie się mówi. Chodzi między innymi o świetlice kół gospodyń wiejskich czy remizy ochotniczej straży pożarnej. Oczywiście obszar instytucjonalny znalazł odpowiedź czy próbę reakcji na te zjawiska. Chodzi o dowartościowanie działań animacyjnych, edukacyjnych i nazwijmy je resocjalizacyjnych w instytucjach publicznych. I to jest drugie zjawisko, na które chciałbym zwrócić uwagę. Zjawisko trzecie to jest aktywizacja społeczno-polityczna ludzi kultury. I to jest dokładnie ta sytuacja, w jakiej się znajdujemy w tej chwili, dzisiaj znajdujemy się od kilku lat. Czyli nasz udział w ruchach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pracowniczego, wydaje mi się, że na tej sali jest tyle i tylu działaczy Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, że możemy to sobie powiedzieć. Oczywiście ruchach na rzecz demokratyzacji kultury, czyli tych wszystkich ruchach, gdzie staramy się oddziaływać na instytucje kultury, zajmować je, męczyć i mówić zdemokratyzujcie się. Wiele o tym mówiła Agata Adamiecka. Od lat walczymy o przełamanie barier wynikających ze sztywnej struktury ładu instytucjonalnego w Polsce, które uniemożliwiają między innymi wdrożenie partycypacji pracowniczej, wdrożenie partycypacji społecznej w zarządzaniu i programowaniu instytucji, no i oczywiście walczymy na rzecz praw pracowniczych i szerzej na rzecz zapobieżenia prekaryzacji pracy twórczej i życia artystów i artystek w ogóle. I to jest w sposób oczywisty widać zjawisko budowania sojuszy czy wnikania ludzi kultury w inne obszary, zwłaszcza ruchy społeczne, partie polityczne. Wydaje się, że tutaj kwestia autonomii artystycznej już zostaje wypłukana. Ale warto też w tym punkcie zwrócić uwagę na zjawiska masowych protestów ludzi kultury. Mam na myśli naprawdę masowe protesty, takie jak w roku 2014 czytanie Golgoty Piknik Rodrigo Garcia po odwołaniu prezentacji tego spektaklu podczas Malta Festival w Poznaniu. I wreszcie czwarte zjawisko, na które chciałbym zwrócić uwagę, to jest decentralizacja ładu kulturalnego. O tym też wczoraj było dość sporo mowy. Ja pozwolę sobie tylko wymienić liczby, które być może przemówią do państwa czy do naszej w ogóle wyobraźni. W roku 2013 według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce było i mniej więcej tyle jest ponad 15 tysięcy publicznych instytucji kultury w 2,5 tysiąca gmin. Mniej więcej taka jest liczba. Nie wliczając do tego kin, a jeśli chodzi o instytucje teatralne i muzyczne, tylko te, które posiadają stałe zespoły. Czyli nie mówimy też na przykład o stowarzyszeniach teatralnych. I z tych 15 tysięcy instytucji kultury dzisiaj około 70 jest prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury, a i tutaj uwaga, prawie 14 tysięcy z nich to są biblioteki lub domy kultury, czyli instytucje kultury na poziomie, nazwijmy to osiedlowym czy dzielnicowym, a w każdym razie na poziomie gminnym, nawet nie na poziomie miejskim. I tak mniej więcej wyglądają, czy to są cztery takie tendencje w kulturze, które z jednej strony definiują to, definiują bariery, które w ostatnich latach w kulturze my, ludzie robiący kulturę, uprawiający ją, staraliśmy się przekroczyć i z drugiej strony pokazują, jak bariery te przekroczyć można. Więc wymieńmy jeszcze raz te bariery. To jest nieuczestnictwo w oficjalnym, instytucjonalnym obiegu kultury. To jest z całą pewnością też jednowymiarowość klasowa obiegu instytucjonalnego, czyli jednak ta silna dystynkcja instytucji kultury, które przyczyniają się niestety do rozwarstwienia klasowego. O tym nie wspomniała Agata, ale to jest ale to się nie zmieściło. Z całą pewnością, i o tym już Agata wspomniała, niedemokratyczna struktura instytucji,
Z całą pewnością ograniczenie dostępności kultury ze względu na restrykcyjne przepisy odnośnie praw autorskich, o tym wspominałem a propos internetu, tutaj sprawa jest oczywista. Niska jakość pracy w sektorze kultury, to jest po prostu, o tym za chwilę więcej. Oczywiście prekaryzacja działalności twórczej i niedowartościowanie pozainstytucjonalnego obiegu kultury. Właśnie przed naszym spotkaniem byłem na sesji o centrum i prowincji, wiele o tym było mówione. I wydaje się, że ja mówię, że chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te tendencje, o których wspomniałem, one nie wynikają z opracowania naukowego, one raczej wynikają z wsłuchania się w to, jakie w obszarze kultury były mobilizacje, ruchy społeczne, z czym ludzie się identyfikują, co definiują ludzie kultury jako swój problem, swoje problemy. Nie jest to obiektywna analiza, to jest wsłuch w ruchy społeczne ludzi kultury. Tak bym to nazwał. I na tej podstawie wydaje się, że to, co potrzebne byłoby dla przekroczenia wymienionych barier, to między innymi z całą pewnością, i tutaj odwołuję się do tego też, co Katarzyna mówiła, wzmocnienie i rozwijanie autonomicznego pozainstytucjonalnego obiegu kultury. Znaczy musi być jakaś odpowiedź na te ponad 60% ludzi, którzy uprawiają kulturę inaczej niż chodzenie do instytucji. Z całą pewnością, jeśli chodzi o instytucje, musi być umożliwienie współzarządzania, zarządzania partycypacyjnego, demokracji pracowniczej w publicznych instytucjach kultury, a także umożliwienie tworzenia instytucji hybrydowych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa społeczno-publicznego, a także umożliwienie funkcjonowania instytucji społecznych, zarówno niepublicznych placówek kultury prowadzonych przez na przykład organizacje pozarządowe, ale też autonomicznych centrów prowadzonych przez ruchy społeczne. Musimy, i to jest coś, co jest po prostu, jak to w końcu nie przejdzie, to ja już nie wiem, Kasia Górna, co my zrobimy. Wprowadzenie i wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych oraz składek emerytalnych dla artystów. Jeszcze raz się odwołuję do Zbyszka Libery, który stał się ikoną poprzez to słynne zdjęcie, stał się ikoną tego. Już nie wiem, od ilu lat Zbyszek przychodzi, mówi ciągle to samo i wychodzi. I w tej materii, proszę Państwa, nic się nie zmienia. Odbijamy się od wszystkich drzwi. Właśnie, słynne zdjęcie Zbigniewa Libery. I wreszcie przestrzeganie praw pracowniczych w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury i zerwanie, dokładnie to, o czym mówiła Agata, z patologiami związanymi z prekarnymi sposobami zatrudniania, w tym z pracą na umowach cywilnoprawnych, w systemie mieszanym, z outsourcingiem usług ochroniarskich, porządkowych i z zatrudnianiem przez Agencję Pracy Tymczasowej. Czy instytucja kultury zatrudniająca przez Agencję Pracy Tymczasowej jest czy ona jest kulturalna? Nie chcę dłużej o tym mówić, chcę przejść do kwestii ministerstwa, więc wspomnę jeszcze, że chyba warto działać na rzecz wzmocnienia tych procesów decentralizacji, czyli de facto zbliżenia kultury do najbliższego otoczenia człowieka, jego sąsiedztwa, osiedla, dzielnicy, miasta, czy analogicznie na obszarach wiejskich. I tak z nasłuchu ruchów społecznych minionych lat, minionej dekady w obszarze kultury, taki mniej więcej wyłania się obraz problemów i barier i obraz propozycji rozwiązania. 11 miesięcy temu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyszedł minister Piotr Zgliński wraz ze swoimi wiceministrami, dyrektorami gabinetów i tym podobne. Co działo się przez te 11 miesięcy? Proszę mieć w pamięci to, o czym mówiłem przed chwilą. Do szerokiej opinii publicznej docierały przede wszystkim takie bardzo głośne działania ministerstwa. Mam na myśli to, od czego minister Gliński zaczął, czyli próba cenzury prewencyjnej spektaklu Śmierci Dziewczyna Eweliny Marciniak w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli słynny list, który miał służyć temu, żeby nie odbyła się premiera tej sztuki, czy żeby premiera została zawieszona, odwołana, przesunięta ze względu na domniemane treści pornograficzne. Potem była afera wokół Zamku Królewskiego w Warszawie i próba nominacji profesora Tomasza Jasińskiego, który nie zgodził się zostać dyrektorem, wiedząc, że jest to nieczytelna i nietransparentna sytuacja.
powołanie Cezarego Morawskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. W tej również sprawie odbędzie się protest aktorów i nas wszystkich o godzinie 14:45. Listy ministra do festiwalu filmowego w Gdyni o niezakwalifikowanie się filmu Historia Roja w reżyserii Jerzego Zalewskiego, czy komentarze do spektaklu Nasza Przemoc i Wasza Przemoc Firlicia podczas festiwalu premier w Bydgoszczy. Ale tak naprawdę spójny program polityk publicznych wyłania się z dużo mniej spektakularnych, ale ciągłych i permanentnych działań ministerstwa. Chciałbym uzmysłowić Państwu, że w ciągu 100 dni swojego urzędowania, pierwszych 100 dni swojego urzędowania, minister Piotr Gliński powołał 15 nowych instytucji kultury, z czego 9 to były muzea, przede wszystkim muzea historyczne, ale również między innymi Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Obaczności Bożej. To powołanie oznacza albo powołanie nowej instytucji, albo współprowadzenie, czy też upaństwowienie, jeśli mogę tak powiedzieć, instytucji już istniejącej. A zatem 15 nowych instytucji kultury i powstały również między innymi ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, został współprowadzony ośrodek pamięci Przyszłość, którego celem jest upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego Dzień Zachodnich i Ziem Zachodnich i Północnych włączonych do Polski po II wojnie światowej. I ministerstwo zapowiada rozszerzenie tych instytucji współprowadzonych. Oznacza to, że w tej chwili ten program opiera się na tym, żeby instytucjonalizować, upaństwawiać i centralizować kulturę. To jest mniej więcej ten pomysł, bez jednoczesnego namysłu nad tym, jaki kształt te instytucje miałyby przybrać. Dużo poświęcamy uwagi wypuszczeniu instytucji kultury z ich publicznej funkcji. Tymczasem ten kierunek oznacza jeszcze więcej tak samo sztywnych, niedemokratycznych, niepublicznych instytucji kultury. Warto... Myślę, że tak, będziemy się wiem, że... pomału zbierać do końca, także Igorze, jeżeli możesz tak zawinąć jakby i konkludować, dobrze? Bo to jest wszystko super ciekawe, tylko jeszcze dobra. Kolejne są wystąpienia. Oczywiście to się odbywa z niekorzyścią dla galerii i Muzeów Sztuki Współczesnej. Jest oczywiste doinwestowanie nurtu patriotycznego, upamiętniania historii i wspierania instytucji ściśle kościelnych. Są podjęte próby interwencji w obszar socjalny, natomiast te próby oznaczają tyle, że ze średniej płacy 3000 zł w sektorze kultury średnia płaca wyniesie 3150. Przypominam, że średnia płaca w Polsce to jest 4000 zł. No i wreszcie cięcia dla organizacji pozarządowych. To znaczy to, w jaki sposób ministerstwo przy aplikowaniu wypłukuje organizacje rządowe z zasobów finansowych, jest absolutnie niesamowite. A zatem, mówiąc krótko, ta polityki kulturalne rządu i polityka prowadzona w tej chwili przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dokładnie odwrotna od tego, co przez minione niemalże 10 lat robiło, starało się robić środowisko kultury, o co walczyło, o co apelowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jestem absolutnie przekonany, że tę wojnę ministerstwo przegra. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Teraz wystąpienie łączne Ewy Łączyńskiej-Widz oraz Ewy Tatar. Ewa Tatar, a obie macie mikrofony, to nie wiem, która z pań zacznie. Zacznie Ewa Tatar, dobrze. I chciałabym przywitać to wystąpienie, to jest ostatnie wystąpienie nasze panelowe, po nim będzie dyskusja, potem protest z aktorami i aktorkami Teatru Polskiego. Myślę, że zaproponujecie taki model centralizacji, który może być interesujący i właśnie publiczny, prawda? Także bardzo się cieszę, że jakby domykacie ten panel i że jakby może sformułujemy także jakieś formy dyskusji, czy pomysły na instytucje, które mogą być właśnie instytucjami tego, co wspólne. Bardzo proszę. Dzień dobry. Prosimy o obrazki. Mamy przygotowaną taką prezentację, którą przesłałyśmy wyznaczonym... Panelistki mają prezentację, to jest jedna prezentacja obrazki w tym panelu i bardzo proszę ją włączyć, dobrze, jeżeli można. Nie oklaski, Kasiu, tylko obrazki.
Oklaski też. Ale korzystając z czasu, mamy tutaj na sali przedstawicieli biur wystaw artystycznych i galerii. I wszystkich serdecznie witamy. Ręka w górę. Różne miasta. Wrocław, Zielona Góra, Białystok, Lublin. Kraków. Białystok, Bydgoszcz. Tak, Bydgoszcz. No, tak zaczynać. Gdzie te obrazki? I Państwo, czy jest tam ktoś, kto obsługuje prezentację na ten panel? Bo naprawdę tego potrzebujemy. Możemy mówić bez, ale nie będzie tak zabawnie. Ewa, to ty zaczynaj już, dobrze? A niech to się nie dzieje. No bo nie będzie dowcipu. Jak to nie dostaliście? Zostało to wam wysłane i naprawdę... Nie ma obrazków? Co ci jest niezmiernie przykro. Jeżeli się zna, to może spróbujcie tego poszukać. A czy można dać mojego laptopa i puścić się tą, czy nie? Po raz pierwszy zrobiłam coś w terminie. Po raz pierwszy w życiu. Nie działa. Proszę bardzo. A czy mogłybyście zacząć mówić? Czy to nie jest możliwe? Tak. Ale ja to wysłałam mailem, proszę pana. Stracimy czas w tym momencie. To taki naprawdę cenny. Także jeżeli możecie zacząć. Tak. Więc proszę państwa, to w takim razie jesteśmy trochę rozbite, tak, ale spróbujemy, żeby nie tracić czasu. Więc strukturą BWA, czyli Biur Wystaw Artystycznych, powstały pod koniec lat 40. jako bardzo ciekawy ogólnopolski państwowy system galerii sztuki współczesnej. System był ministerialny, potem się zmienił i teraz działa. Ponad 50 w bardzo różnych miejscowościach, od największych miast przez bardzo małe, jak Miechów, Olkusz, Leszno, bardzo różne miejsca, te galerie. I postanowiliśmy 3 lata temu wspólnie z Ewą Tatar, dlatego jesteśmy tutaj obie, reaktywować wcześniej regularnie prowadzone zjazdy pracowników i dyrektorów tych instytucji i właśnie zupełnie oddolnie, zastanowić się nad tym właśnie, co my możemy wspólnie zrobić. I to bardzo ciekawie się udało i działa. Działa, w przeciwieństwie do naszej prezentacji. No tak. Ewa powiedziała o instytucjach. Bez sensu, proszę państwa, przygotowałyśmy 10 zajebistych slajdów, które opowiadają wszystko o historii i teraźniejszości i o naszych smutnych i radosnych wnioskach, o entuzjazmie, o kulturze inkluzywnej, o tym, czym jest współczesność w różnych miastach w Polsce, bo inaczej wygląda współczesność z perspektywy Warszawy, inaczej wygląda z Nowego Sącza. I nie możemy tego odpalić, ponieważ pan jest bardzo nieprzyjemny i nie zgra tego do komputera i nie będzie klikał. Więc jest to bardzo niefajne. Strasznie przykro, tak, nie mam pojęcia, jak tak, to jest możliwe. Tak, po wpisaniu w Google BWA i wciśnieniu ikon, po wpisaniu w Google BWA wyświetlają się linki do różnych stron internetowych związanych z instytucjami, z biurami wystaw artystycznych w Polsce. Natomiast po kliknięciu ikonki Images, czyli obrazki, wyświetlają się różne świetne zdjęcia. Między innymi zdjęcie rapera z wytatuowanym BWA na grdyce i jest to wytwórnia płytowa, label Bread Winners Association, czyli Stowarzyszenie Zwycięzców Kasy, tak w wolnym tłumaczeniu. I wyświetlają się tylko 3 logotypy. Dobra, już nieważne, Sebastian. Nazywa się Kongres BWA. Jest na pulpicie w formie PDF-u i w formie PPT. Obok tych właśnie kolorowych obrazków, firmy produkujące jachty na Karaibach i tak dalej, wyświetlają się logotypy 3 instytucji. Z Wrocławia, z Tarnowa i z Ostrowca. I to jest jakieś takie 300 pierwszych postów w kolejności. Więc to taka anegdotka a propos rozpoznawalności marki. Tak jak mówiła Ewa,
W 1949 roku powstała idea, w 1950 roku zaczęto zakładać instytucje. Najpierw powstało 14 w najważniejszych miastach Polski. Potem w wyniku rozwoju tych instytucji i powoływania kolejnych delegatur w mniejszych ośrodkach liczba urosła do 47, nie 49 w latach 70. I ostatnia instytucja powstała w 2000 roku, było to BWA w Sanoku, które właśnie nazwało się Biurem Wystaw Artystycznych, jest państwową instytucją miejską finansowaną z budżetu miasta i odwołuje się jakby do tej tradycji i do rangi, do klasy, jaką te instytucje reprezentowały w małych ośrodkach miejskich i wiejskich, bo na przykład w Jazowie pod Nowym Sączem było Wiejskie Biuro Wystaw Artystycznych, które funkcjonowało przez kilka lat, o czym może nie wszyscy wiedzą. Więc tak, Biura Wystaw Artystycznych to są instytucje finansowane z pieniędzy publicznych, instytucje samorządowe, cieszące się bardzo taką dobrą reputacją i pełniące z jednej strony funkcje opiekuńcze wobec lokalnego środowiska artystycznego, ale z drugiej strony we wszystkich dokumentach założycielskich tych instytucji od 49 roku podkreślano przede wszystkim funkcję upowszechniania kultury plastycznej i popularyzacji kultury plastycznej. Jakby przede wszystkim ten network, który w jakiś sposób tutaj reprezentujemy jako inicjatorki, chyba tak można powiedzieć. Tak, a który został zupełnie oddolnie wywołany. Tak, w wyniku po prostu tego, że nagle w tym samym czasie bardzo wiele osób, które zajmowały się po prostu podobnymi obszarami kultury, zaczęły pracować w biurach wystaw artystycznych i powstała ta idea spotkania i powrotu do takiej tradycji zjazdów dyrektorów, kierowników, pracowników biur wystaw artystycznych po to, żeby wymieniać się z jednej strony doświadczeniami, z drugiej strony, żeby rozmawiać na temat różnych formatów kultury, które są proponowane przez instytucje, w których pracujemy bądź które prowadzimy, a z trzeciej strony też wspierać się w sytuacjach krytycznych, związanych z różnymi... super. O, to są nasze obrazki. To są nasze obrazki. U góry agencja marketingowa, firma produkująca pływające rzeczy. Jest też firma produkująca koła i właśnie przedstawiciel, jeden z dwóch przedstawicieli z narzeczoną labelu hip-hopowego. Tak. No więc teraz infrastruktura. Tutaj Państwo widzą zestawienie budżetowe na podstawie ankiet. Nie wszystkie instytucje, na przykład Częstochowa nigdy nie odpowiedziała na żadnego maila. W tym momencie istnieje około 40 dawnych biur wystaw artystycznych. Są one prowadzone czasami jako agendy ośrodków kultury. Tutaj macie Państwo plakat, 40-lecie galerii w Sieradzu, galerie obchodzą swoje jubileusze, odwołują się do tego dziedzictwa, jest to dla nich ważne, przyjeżdżają na zjazdy. W tym roku odbył się trzeci zjazd w Kielcach, drugi był w Łusce, pierwszy w Tarnowie. Widzą Państwo budżety, jakimi dysponują te instytucje. Są one bardzo różne, na przykład Wałbrzych dysponuje 30 tysiącami na działalność programową rocznie. 30 tysięcy to jest... To jest taki wyższy minimalny budżet na małą interwencję artysty w instytucji publicznej w Warszawie. Więc różnice są kolosalne, jeżeli chodzi o finansowanie kultury. Aktywność jest bardzo duża. Aktywność jest bardzo duża, ponieważ te instytucje za te 30 tysięcy po prostu układają program składający się z 8 do 10 wystaw plus spotkania, plus program edukacyjny i tak dalej. Ale na przykład bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa Ustki, BWA, które jednocześnie jest w Ustce i w Słupsku, zrezygnowało z takiej dużej aktywności programowej. Tak, z 30 wystaw rocznie zmniejszyłem do 12, po to, żeby zapewnić artystom lepsze warunki pracy, w tym wynagrodzenie. Więc brawa dla dyrektor BWA w Słupsku. Tak, dyrektor Edyta Wolska. Bardzo to jest fajne, a tutaj się nie przesuwa. Nie działa pilot, jeżeli Państwo... Pomocy. Potrzebujemy pomocy, naprawdę, bo pilot nie działa.
dostarczony przez panów pilotów. No dobra, teraz będzie o infrastrukturze. Proszę tutaj przyjść i pomóc obsługiwać pilota. Mamy. Dziękuję. Biura wystaw artystycznych dysponują niesamowitą infrastrukturą przede wszystkim. To jest infrastruktura, która jest już gotowa i która świetnie działa. Mamy Zieloną Górę, mamy Bydgoszcz, mamy Olsztyn i mamy dawne biuro w Nowym Sączu. Niestety nie wszystkie instytucje mają budynki wybudowane w tym takim boomie bywłoskim w latach 60. i 70., czy pozyskane już po transformacji i wyremontowane przede wszystkim z funduszy unijnych nowe siedziby. Część instytucji dysponuje na przykład jak Kalisz 80 metrami przestrzeni wystawienniczej i edukacyjnej o takich zmiennych funkcjach, ale mimo wszystko sobie dobrze radzi. Tutaj, proszę Państwa, kolejny bardzo ważny element infrastruktury, czyli pracownicy na zjeździe BWA i nasza ankieta, podział na kobiety, mężczyźni i wiek, który też pokazuje staż pracy, tak? Jak bardzo jest to wyrównana struktura, ale sfeminizowana, no i wszyscy lubią pracować w biurach wystaw artystycznych. Kolejny element infrastruktury to są wydawnictwa, na przykład czasopisma wydawane przez Artpunkt Opole, a biuro przez Wrocław. To są czasopisma, które promują trochę inny obieg kultury, bardziej dyskursywny, bliższy jakby takiemu bliskiemu czytaniu tego, co się dzieje w kulturze, mniej krytyczny w takim sensie oceny, jak pisma krytyki artystycznej wydawane właśnie przez Warszawę. Tu, proszę Państwa, publiczność. U góry mamy wspomniany już Sanok. Włącz telewizor, przyjdź do BWA. Tak, to jest tytuł projektu. Tytuł projektu kierowanego do mieszkańców miasta. Obok mamy Tarnów i dzieci oglądają Umarłą klasę, serial telewizyjny Zbiszka Libery, czy jeden odcinek. Na dole mamy Ostrowiec Świętokrzyski oraz właśnie wspomniany Kalisz, Postój ze sztuką, czyli projekt finansowany pół na pół przez miasto oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Co dwa miesiące zmieniają się, jest jedna tafla reklamowa poświęcona sztuce, co dwa miesiące zmiana. Tutaj bardzo ważny projekt networkowy zainicjowany przez artystkę i może Ewa. Tak, projekt Nieużytki Sztuki zainicjowany przez Elżbietę Jabłońską, świetną artystkę, która wykorzystała nieużytki sztuki, czyli trawniki przed instytucjami kultury, sztuki właściwie w całej Polsce, oddając je mieszkańcom, którzy mogli tam uprawiać swoje warzywa, swoją zieleń, opiekować się tym. Głównym prowadzącym było BWA w Zielonej Górze i to właściwie my na przykład w Tarnowie mieliśmy tylko przez jeden sezon, po czym trwało 3 lata, ponieważ wszyscy mieszkańcy się zakochali w tym projekcie. Tutaj wspieranie młodych artystów, Sejsmograf, zainicjowany przez Nowy Sącz, Kraków i Tarnów właśnie do mapowania młodych artystów z regionu i Biennale, przykład też Biennale Rybie Oko z Ustki. Ale też inne formy pracy ze środowiskiem artystów. Z jednej strony zakupy do kolekcji, a z drugiej strony działanie na rzecz konkretnych grup artystów. Tutaj mamy Zamość i finał pleneru ilustratorów, który odbywa się tam co roku. Oprócz tego są takie imprezy jak Biennale Pasteli, jak Triennale Sztuki Religijnej i każde właściwie biuro wystaw artystycznych ma powołaną w poprzednim systemie imprezę flagową, którą kontynuuje w różnych wariantach do tej pory. A tu jest taki przykład, wydaje mi się, że społeczeństwo właśnie ufa artystom i ich potrzebuje. I tu jest taki przykład ciekawy z Tarnowa, kiedy staraliśmy się zapuścić korzenie naszej publiczności i szukać korzeni właśnie sztuki współczesnej. Jest bardzo ciekawa dzielnica, tam Państwo widzą Ignacego Mościckiego, który zaprojektował dzielnicę, wymyślił całą, została zbudowana po Gdyni, jeszcze przed Centralnym Okręgiem Przemysłowym, cała dzielnica. Nowa, przemysłowa i okazało się, że właściwie wcześniej ani tak nośny temat, tak jak druga RP, jak odbudowa II Rzeczpospolitej, ani inne narracje nie uniosły tego, ale osoba artysty, w tym wypadku Wilhelma Sasnala, który pochodzi z tamtej dzielnicy, okazało się, że właściwie on jakby i swoją sztuką, i swoją postawą jakby zbudował taki pomost między pokoleniami, że no właśnie myślę, że tak, społeczeństwo ufa artystom.
Tutaj różne przykłady jakby działalności artystów. Jest Paweł Althammer w głowie, Koziołka Maciołka w Pacanowie, jakby wychodzenie z galerii, szukanie czegoś w mieście. Jest przykład Miechowa. Tak, w Miechowie również działa Biuro Wystaw Artystycznych obok Olkusza, obok Ostrowca Świętokrzyskiego, również w takich małych miejscowościach. I tutaj mają Państwo przykład aktywności mieszkańców zainicjowanej przez panią Krystynę Olech, dyrektorkę Biura Wystaw Artystycznych w Miechowie, która zorganizowała całą akcję społeczną budowy pomnika Miechowity. Miechowita był kanonikiem krakowskim, pochodził, był chłopem z Miechowa, który właśnie tam odebrał pierwszą edukację. Napisał między innymi jego najważniejszy traktat, czyli o Sarmacji i o sarmackim pochodzeniu Polaków, ale był to traktat taki etnologiczno-geologiczny o tym, co pomiędzy Europą a Azją, czyli w Polsce. I właśnie to jest ważna osoba dla Miechowa i Biuro Wystaw Artystycznych zainicjowało komitet społeczny, sprzedawano cegiełki, zebrano środki społeczne na zbudowanie tego pomnika i poproszono wybitnego artystę o zaproponowanie tej formy dla uczczenia tej historycznej postaci i był to profesor Kućma, profesor warszawskiej ESP. I został wybudowany bez jednej złotówki państwowej. Tak, dokładnie tak. No tam jeszcze jest akcja tak protestu akurat u nas z Galerii Starnowa, ale tam też jest plakat do wystawy Kamy Sokolnickiej, Krzewienie Kultury. I tam między innymi artystka, to była taka akcja, że malowała na złoto kolce na drzewach w parku, drzewa, które akurat miały kolce, głogi, akacje. I to był też no jakby taka ciekawa, z kolei przyglądnięcie się kulturze, tak, która z jednej strony wydaje owoce, ale z drugiej strony ma kolce i te kolce mogą zranić wszystkich. Tak. Musimy uważać i artyści, i odbiorcy, i pracownicy. Tak. Ostatni. Ostatni. Specjalnie wybrałyśmy tak bardzo różne materiały ilustracyjne i pochodzące z tak bardzo różnych ośrodków, różnych i jeżeli chodzi o skalę działania i miejscowość, w której się znajdują, i jeżeli chodzi o języki czy o estetyki, które reprezentują. Dlatego, że tak gigantyczny network, który tak naprawdę nie jest już tym networkiem impresariowanym przez warszawską zachętę, jak to było w czasach poprzedniego ustroju politycznego, różni się od siebie, tak? I tak jak powiedziałam na początku, że te nowoczesności z różnych, te współczesności z różnych perspektyw wyglądają inaczej. Niemniej jednak wydaje nam się, jak w kontekście tych zjazdów, że takie spotkania mają sens z jednej strony właśnie ze względu na możliwość wymiany różnymi doświadczeniami, z drugiej strony jeżeli chodzi o możliwość jednoczenia się w imię wspólnych celów. Wczoraj tutaj była podnoszona bardzo, bardzo intensywnie, między innymi przez ministerę Milanowską, kwestia edukacji i koniecznych i tego po prostu, że kultura, że edukacja kulturalna w momencie, kiedy jest fakultatywna w szkołach i nie ma odpowiedniego programu pilotowanego po prostu dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Edukacji, no jest trochę takim wylewaniem dzieckiem z kąpielą i to jakby patrząc z perspektywy małych ośrodków i obecności szkół i bardzo często, wiecie Państwo, bardzo często edukacja w takich instytucjach kończy się na poziomie szkoły średniej, tak? Nie w instytucjach, tylko w takich ośrodkach. I potem ta publiczność wyjeżdża do dużych ośrodków, tak? Więc jakby ta praca u podstaw jest konieczna, ale właśnie fajnie by było, gdyby mogła być animowana na styku bardzo różnych podmiotów. Także przepraszam, w związku z tym, bo wiem, że czas nas goni, więc w związku z tym po prostu chcemy też postulować, aby był obowiązkiem spędzanie przynajmniej 2 godzin w ciągu roku w Galerii Sztuki Współczesnej. Mam nadzieję, że Państwo kiedyś ten postulat poprą. A jeszcze chciałam powiedzieć do tego, co mówił Zbigniew Libera. Wydaje mi się, że gdyby w Pabianicach była dobrze działająca instytucja sztuki, to wydaje mi się, że byłoby to miasto Aliny Szapocznikow.
Słuchajcie, bardzo dziękuję. Widzę pierwsze głosy. Sebastian Cichocki będzie rozdzielał głos. Ja bym chciała tylko powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego wyjścia Zbyszka Libery, ponieważ Zbyszek nie wrócił. Myślę sobie, że mogę dołączyć do Agaty z taką krytyką tego wystąpienia, tego wyjścia, w tym sensie, że on zawiera taką komponentę pogardy dla osób, które pracują w instytucjach, z którą ja po prostu się nie zgadzam. To znaczy, wydaje mi się, że jest czymś innym powiedzenie mocno o tym, że interesy i w ogóle dobrobyt artystek i artystów powinny być respektowane, ale co innego jest odmówić dyskusji z osobami, które specjalnie przychodzą, spędzają czas, poświęcają uwagę i atencję, często też wiele lat pracy w instytucjach, na to, żeby z tymi artystami i artystkami współpracować, prawda? Więc wydaje mi się, że jest ogromna różnica pomiędzy, rozumiecie, artykulacją, tak, potrzeb twórców kultury i twórczyń kultury, no a takim jakby negowaniem możliwości w ogóle komunikacji. Z drugiej strony jednak kultura jest obszarem konfliktu i tych konfliktów bardzo często nie da się znieść. Przekazuję głos dalej oczywiście. Dziękuję. Ja tak adrem ostatniej wypowiedzi. Dlaczego obowiązku, Ewo, przyjemności? Monika Szewczyk, Galeria Arsenał i taka malutka korekta, ale bardzo istotna. Tam był diagram finansowy i w ramach tych 3 milionów Galerii Arsenał w Białymstoku, to tak średnio śmieszne, 1 400 000 to były pieniądze na konkurs architektoniczny. I jak sądzę, to bardzo zmienia tą konfigurację. No musiałam to powiedzieć. 1 400 000, czyli 1 600 000 naszych. Dziękuję za tą korektę. Białystok to jeden z jaśniejszych punktów na mapie. Ja tutaj polemizuję z kolei z Ewą. Mianowicie Zbyszek, absolutnie nie krytykowałabym jego wyjścia. To jest gest artystyczny na tyle mocny, że wszystkich nas wzruszył. I konsekwentnie nie wrócił i miał rację. On nie mówił do nas, bo my się z nim zgadzamy. Właściwie to nie jesteśmy jego, wiesz, jakby dyskutantami. On właściwie powiedział do organizatorów właściwie Kongresu Kultury, że dopóki nie będziemy rozmawiać twórcy z, jak on to nazwał, urzędnikami sztuki, jak równy z równym, nie ma tej dyskusji. To jest prawda, to jest prawda. I wiesz, ten gest jest mocny i znaczący. Dlatego nie krytykowałabym tego, że no, nie chcę dyskutować. Ma rację. To my niemożliwe, że powinniśmy wszyscy wyjść. Wiesz. Myślę, że musimy się pięknie różnić. Przejdźmy. Nie, ja też nie krytykuję całokształtu, tak? To ewentualnie ta komponenta taka właśnie takiej może pogardliwości wobec osób, które to mnie zaniepokoiła. Tak jako całość, no widzieliście, że nie... jakby tu nie przeszkadzała mu nawet tak też w zrobieniu tego. A mogłam przecież. Mogłam go tu zatrzymać. Jestem dużo silniejsza i trochę większa od niego. Czy ktoś chce zabrać głos może? Jestem przerażona. Nawet Ewa Tatar nie chce nic powiedzieć. Rozumiem, że państwa wszystkich zatkało, nas też. Jest głos. Bardzo proszę. Dzień dobry, Tomek Żyłka. Jestem artystą plastykiem. Chciałem tylko drobną uwagę do wystąpienia pana. Wydaje mi się, że powinien ten głos paść jakby dosyć otwarcie. Mianowicie, to prawda, że mało osób uczestniczy w kulturze państwowej czy w instytucjach kultury. Ta reszta, która jest w pewien sposób zagospodarowana przez niepubliczne ośrodki, instytucje czy NGO-sy, no różnie, ale należy bardzo dobitnie powiedzieć, że w tej grupie nieuczestniczącej w instytucjach kultury ogromną większość stanowi grupa, która w ogóle nie uczestniczy w kulturze. I to jest największy problem, dlatego że łatwo jest zagospodarowywać tych, którzy już coś z tej kultury czerpią i chcą to robić, ale co mamy zrobić, żeby ci, co w ogóle nie uczestniczą w kulturze, zaczęli w tym uczestniczyć. I moim zdaniem to jest pryncypialny w tej chwili problem. Dziękuję bardzo. To chyba też Miechów ma taką właśnie tej tradycję, że mają miejsce ogniskowe i zapraszają wszystkich na ognisko. Też puszczają gitary i można grać na gitarze przy ognisku. Ale wszyscy obowiązkowo, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, muszą zobaczyć wystawę, która się mieści obok.
Jak dla mnie jest, działa, działa. Jak dla mnie jest bardzo dobrym ten pomysł wprowadzania odwiedzin w galeriach publicznych, ewentualnie także w galeriach prywatnych, jeżeli one są dostępne, do szkół. Wydaje mi się, że tam się wszystko zaczyna i to, że mamy dzisiaj w kongresie bardzo dużo dyskusji o też edukacji kulturalnej i tak dalej, to jest świetna jakby sytuacja z tej perspektywy. I wydaje mi się, że nie tylko ekonomiczna, ja do tej pory głównie myślałam, że jednak jest bariera ekonomiczna, że ludzi po prostu nie stać też tak na to, żeby chodzić do galerii, chodzić do teatrów, chodzić do kin, kupować te książki, to, że mamy takie niskie statystyki na przykład czytelnictwa. W moim przekonaniu i wiem, bo kupuję książki dosyć często, to po prostu jest bariera ekonomiczna głównie. Ale z drugiej strony wykształcenie pewnego typu nawyków, korzystania właśnie z instytucji, uczestniczenia w kulturze, jakieś dialogiczności też tutaj, tak? Takie uwolnienie, w tym sensie z decentralizacją się zgadzam, o której mówił z kolei Igor Stokwiszewski, także oddanie jakby możliwości decyzyjnych tak na poziomie budżetowania, czyli budżety partycypacyjne na kulturę, których ja jestem osobiście dużą orędowniczką, bo uważam, że podjęcie jakby wejście w proces decydowania o tym, jak organizować kulturę na poziomie lokalnym, stanowi bardzo dobre zaproszenie do tego, żeby tą kulturę tworzyć, żeby w niej uczestniczyć, prawda? I to jest jedna sprawa, ale druga sprawa także edukacja na poziomie szkolnym i takie wdrażanie nawyku korzystania, uczestniczenia w kulturze, także tworzenia jej. Natomiast ja mam problem z postulatem decentralizacji, tak ad vocem do Igora Stokwiszewskiego, dlatego że w moim przekonaniu jednak w związku z tym, jak bardzo nierówno jest rozłożony ten kapitał symboliczny, prawda? Jak bardzo nierówno rozłożona jest kompetencja kulturowa, instytucje centralne, takie jak ministerstwa, ale także jak dyrekcje placówek, większych placówek kulturalnych w całej Polsce, no powinny zajmować się tym, żeby rozprowadzać jakby tę kompetencję kulturową po całym kraju. I z tego się nie da lepiej zrobić niż centralnie. To znaczy innymi słowy, jeżeli Ministerstwo Kultury rozpocznie sensowną, egalitarystyczną, zdywersyfikowaną aktywność na polu tego, żeby Polska tak zwana, a i Polska, bo nienawidzę tego podziału, ale on jest używany, więc jakby go zacytuję, tak? Żeby te polskich różnych regionów mogły się w tych muzeach spotkać na przykład, tak? Mogły się spotkać w galeriach, w teatrach, na przedstawieniach tanecznych i w różnych innych sytuacjach kultury, to jest mądra centralizacja i taką centralizację ja bym popierała. I tutaj też nawiązuję do Agaty, postulatu Adamieckiej, która mówiła o instytucjach tego, co wspólne, tak? Czy instytucjach dobra wspólnego, nie pamiętam już konkretnego sformułowania. My współtworzymy kulturę, tak? My klikając te różne lajki na portalach społecznościowych, wkładając zdjęcia w internet, komentując portale w internecie, uczestnicząc w teatrach i pokazując jakby co nam się podoba, co nie, wpisując się do ksiąg jakichś rozmaitych, pamięci muzeów i galerii sztuki i robiąc inne takie wydawałoby się nieznaczące gesty, tak na dobrą sprawę współtworzymy kulturę, tak? No bo ktoś to potem zbiera, czyta, analizuje i tak dalej, ale także nasze zachowania, nasz udział w tym, jaka w tej ofercie kulturalnej przekłada się na to, co jest kontynuowane, a co nie. Także nawet osoby, które nie nazwałyby się twórcami kultury, w moim przekonaniu tymi twórcami są. I chciałabym Państwu przypomnieć, że nasza konstytucja posiada bardzo fajny artykuł 73, którego propagowaniem zajmowałam się dość długo. Artykuł ten 73 w Konstytucji mówi tyle, że Polacy i Polki, w sensie obywatele, obywatelki naszego kraju, powinni mieć dostęp do kultury, możliwość udziału w kulturze, gdzie nie są podzielone jakby te funkcje wytwórcy i użytkownika, tak? To wszystko są osoby uczestniczące w kulturze. I wydaje mi się, czy innymi słowy, i ekspresja artystyczna, ale uwaga, uwaga, także dostęp do tej ekspresji jest naszym konstytucyjnym prawem. I wydaje mi się to bardzo istotne w kontekście narastającej cenzury jakiejś prewencyjnej, obyczajowej oraz takiego przekierowania instytucji kultury na działalność, powiedziałabym, nie tylko religijną, ale także religiancką wręcz, tak? Oraz na politykę historyczną opartą o model heroiczny, opartą o model poświęcenia, o model martyrologiczny, że jednak my mamy wszyscy prawa i wszystkie do tego, żeby uczestniczyć w kulturze, która jest zdywersyfikowana, która oferuje różne modele polskości, różne modele dziedzictwa kulturowego, różne modele uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym i kulturowym. I możemy się tego także domagać w oparciu o ten artykuł. Tak? Czyli innymi słowy do osób, które są z BWA, z różnych instytucji kultury, ale także do twórczyń i twórców apeluję o to, żeby jeszcze ten artykuł 73 Konstytucji póki jest, znaleźć w tej konstytucji, mogą go wyjąć niestety z niej. Także póki jest, to używajmy tego, tak? Bo to jest naprawdę świetne narzędzie. Ono jest także świetne dlatego, że właśnie nie dzieli nas na twórców, twórczynie i osoby konsumujące, nie wiem, kulturę, bo w kulturze jakby konsumpcja nie jest modelem, tak? My tworzymy kulturę wspólnie i w tym sensie
to, co wspólne, jest dobrym pojęciem jakby tak do analizy życia kulturalnego. Natomiast ja liczę na to, że państwo też macie coś do powiedzenia, bo na pewno macie i bardzo zachęcam do tego, żebyście Sebastiana poprosili o, i poprosiły o mikrofon i udział w dyskusji. A jeśli paneliści i panelistki chcą między sobą nawiązać do swoich wystąpień, też bardzo proszę. Kuba Szeder, ja tylko mam taką może uwagę, bo mi się wydaje, że nie było pomiędzy Igorem i tobą, Ewa, sporu, tylko po prostu jest kwestia znaczy używanego języka, znaczy nie musimy mówić chyba o centralizacji, bo też niekoniecznie o centralizację ci chodzi w sensie jakby centralizacji zdolności decyzyjnych i takiej ręcznej kontroli, tylko po prostu o upublicznieniu, znaczy o tym, że po prostu jest rola, widzisz rolę państwa, ministerstwa, różnych systemów redystrybucji w podtrzymywaniu tych sieci, w prowadzeniu aktywnej polityki kulturalnej. Dzięki za ten głos. Oczywiście to też jest możliwość wyartykułowania tych kwestii. Mi państwo, proszę bardzo. Usieciowienie. No, to jest, znaczy nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne, szczególnie jeżeli się działa na marginesach. Kiwa mi tutaj Nowe Miasto Lubawskie głową, bardzo się cieszę. No, tak. Czy my możemy jakieś rekomendacje sformułować z debaty? Czy tylko stoliki mają ten przywilej? Jak to nie, wygląda? Możemy. Możemy? Czy chcemy w takim razie zaproponować jakieś rekomendacje, które zostaną przekazane, jak rozumiem, do Ministerstwa Kultury i rozpropagowane jako ja nie sądzę, żeby to był nasz adresat Ministerstwa Kultury. Mhm. Znaczy w sensie, tak. Wewnątrzśrodowiskowe rekomendacje. Ale może rzeczywiście tak. Najważniejsze w tej chwili dla nas jest stworzenie rekomendacji dla nas, dla naszego świata, tak zwanego świata kultury. Bo teraz co tu się jakby, mnóstwo rzeczy tu padło, również szalenie przykrych i dla nas jakby twórców też, jak tutaj widać było, budzących jakieś niezwykłe emocje, bo po prostu spotykamy się z jakąś niesprawiedliwością. Agata mówiła o tym, co się dzieje w instytucjach kultury z pracownikami tychże instytucji. Tutaj wykluczenie w ogóle całej takiego obszaru sztuki, jakim jest taniec i tak dalej. I mi się wydaje, że możemy jakby skierować te rekomendacje do nas samych. To znaczy naprawmy najpierw swój własny świat i ten świat kultury i tutaj może, to by była ta taka, wiesz, ta tak zwana dobra zmiana. Znaczy ja bym to rozciągnęła, ten postulat, bo mi się on bardzo podoba i wydaje mi się, że on mógłby zostać jakby rozbudowany o taką komponentę budowania strategii, nie wiem czego, sojuszy i wsparcia, prawda, w sytuacjach, w których czy w finansowy, czy w światopoglądowy, czy w polityczny sposób, czy w prawny sposób określone grupy jakby sektora kultury są wykluczane czy dyskryminowane. Czy ja, co ty, Mariona, to byś powiedziała? Znaczy ja się cieszę, bo już jakby wewnątrz tego spotkania po prostu zaczęliście używać słowa taniec i nie tylko w galeriach ludzie się mogą spotykać, ale więc ja myślę, że to jest na pewno ważne. Dla nas także stać się częścią już tego środowiska, w sposobie postrzegania środowiska również. Ja może też chciałam jedną rekomendację zgłosić, powtórzyć tą Zbyszkową, że prosimy urzędników, jak on to nazwał, bo to są decydenci, menadżerowie kultury i dyrektorzy instytucji, traktujcie nas jak równy z równym, bo to my tworzymy tą kulturę i naprawdę należy nam się przynajmniej szacunek. Ja bym powiedziała więcej, trochę innym językiem starałam się też mówić, znaczy nie prośmy, po prostu przejmijmy te instytucje, tak? Naprawdę jest nas dużo i mamy bardzo podobny sposób myślenia. Odwoływałam się do tego wyzwania, który Kuba Schroeder tak bardzo precyzyjnie sformułował w książce o projektoriacie, tak? Myślę, że to jest po prostu sojusz, który powinien zaistnieć pomiędzy projektariuszami a pracownikami instytucji kultury. I właściwie mamy bardzo podobne cele. Te instytucje kultury, pani mówiła o wyjściu z instytucji kultury. Ja to bardzo szanuję i wydaje mi się, że to jest jakąś też solą kultury absolutnie. Ludzie, którzy robią ją sami. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy opuścili instytucje. Chodzi o to, żebyśmy je zorganizowali inaczej. I naprawdę świadomi tego, jak się dajemy wyzyskiwać, jak sami siebie wyzyskujemy, wchodząc w ten system, jesteśmy w stanie powiedzieć nie.
i jesteśmy w stanie zbudować inne modele myślenia, inną etykę i po prostu róbmy to. Wydaje mi się, że jedyne skuteczne w tej chwili postulaty możemy skierować do samych siebie, dlatego że ministerstwo nas nie posłucha, ale to nie znaczy, że zmiana nie jest możliwa natychmiast. Teraz ja będę mówił nieco chaotycznie i krótko, bo zdaje się nam czas się kończy. Wojciech Kozłowski, dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze. Ta ostatnia wypowiedź pani, która się tutaj pojawiła, wydaje mi się no, takim podsumowaniem, które mi się cały czas nasuwa, że faktycznie o konsensusie nie ma mowy, bo pani mówi o przejęciu instytucji, ja to rozumiem i nie stwarzajmy iluzji takiej, że mamy jakieś wspólne cele, bo mam wrażenie, że tu jest taka sytuacja, w której czy Katarzyna, czy Zbigniew stwarzają taką jednoznaczną sytuację, w której wskazują na to, że winę za wszystko ponoszą instytucje. No przecież doskonale wiemy, w jakich warunkach wszyscy pracujemy, doskonale wiemy, że to nie jest tylko kwestia osobowości jednych dyrektorów albo innych, tylko kwestia pewnego systemu, w którym pracujemy. Są tu przedstawiciele różnych instytucji i myślę, że są to instytucje, które nigdy, czy ich prowadzący nigdy nie pozwoliliby sobie na jakiekolwiek lekceważenie jakiegokolwiek artysty, bo współpracowali zarówno z Katarzyną Górną, jak i z Zbigniewem Liberą i nie mówię tego tutaj ad vocem, nie mówię, bo Zbyszka nie ma, ale też odczułem pewną nieadekwatność jego gestu. Nie chcę przedstawiać tej sytuacji jako moją jakąś moją osobistą, urażoną wypowiedź, ale też się bardzo dziwnie czułem w imieniu Ewy Łączyńskiej, która tutaj musiała te wszystkie teksty z podestu o instytucjach wysłuchać. Ja nie uważam, że jest świetnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że faktycznie trzeba pewne rzeczy przeredagować, przemyśleć, przemyśliwujemy to. Myślę, że ci z nas, którzy reprezentują instytucje, doskonale potrafiliby lepiej ode mnie powiedzieć, jak te instytucje pracują również z artystami. I nie podszywając się i nie wykorzystując strategii ukształtowanych w NGO-sach i ukształtowanych przez tych wszystkich, którzy myślą o tym, jak powinna funkcjonować kultura we współczesnym świecie, ale myślę, że doskonale też sami wypracowując razem ze swoimi pracownikami te metody. To nie jest też z mojej strony jakaś obrona własnego miejsca i polemika z Państwa tezami. To jest tylko chęć przywrócenia pewnej sprawiedliwości, bo Sebastian, który tutaj rozdaje nam mikrofony, też reprezentuje instytucję i proszę zobaczyć, jak dobrze pracuję. Te mikrofony rozdaje. Abstrahując już od tego, że to jest po prostu, że reprezentuje po prostu świetną instytucję, która też dla większości z Państwa jest bardzo istotnym punktem odniesienia. I jeszcze raz apeluję, żebyśmy nie stwarzali tutaj na tej sali sytuacji, że jest jakiś gruntowny, gwałtowny, ostry podział pomiędzy artystami, związkami zawodowymi, a instytucjami. Jeśli nawet on jest, ja oczywiście nie wierzę, że bez konfliktu może się zrodzić coś istotnego. Ten konflikt jest konieczny, istotny i ważny. Ale jeśli nawet coś jest, to w tej sytuacji, z którą teraz mamy do czynienia, tworzenie kolejnych stref podziału wydaje mi się no, takim błędem, jakby to powiedzieć, tak. Taktycznym. No, tak, to jest po prostu wchodzenie w tą logikę dziel i rządź, no, prawda, że Ministerstwo Kultury oraz inne instytucje, że mają tak przełożenie, udaje im się jakby jeszcze zwiększyć konflikt i podział. Będziemy musiały i musieli pomału kończyć. Właśnie pozbierajmy ostatni głos. Tu jest jeden głos. Ewa, ty chciałaś mówić, czy nie? Ewa i potem pani jedno zdanie i na tym będziemy kończyć. Tak? Ja chciałam, Joanna Schowska, chciałam się odnieść do tego postulatu o tym, żeby inaczej też organizować pracę w instytucjach. I to jest taki być może postulat spowolnienia. Oczywiście wiele osób, zwłaszcza tych, które pracuje prekaryjnie, nie ma takich komfortowego bezpieczeństwa pracy w instytucjach, no jest pod tą presją robienia kolejnych projektów, a prestiż czasami przekłada się na też możliwości pracy. Natomiast wydaje mi się, że też to jest nasz wewnętrzny problem, że zbyt dużo prestiżu, zbyt wiele osób w naszym środowisku ma zgodę na to, żeby budować własny prestiż, o pracowitość, o kult pracy i że to też w naszych, możemy wywierać naciski na naszych dyrektorów w instytucjach, żeby robić mniej wystaw, żeby robić mniej publikacji, żeby instytucje nie konkurowały ze sobą przez to, że przebijają się programem,
Szanujmy swoje życie prywatne, pracę, troski, to co, no to feministyczny postulat, tak, że prywatne jest polityczne, to jeżeli jesteśmy zaangażowani w jakąś pracę troski, czy w prace społeczne, czy inne zobowiązania i nie budujmy tego prestiżu o mit po prostu zapracowania i konkurowania na tym polu. I to wydaje mi się, że mamy tutaj sprawczość w każdym prawie systemie, jeżeli chodzi o to. Dziękuję bardzo za ten głos. Ewa Tatar. Ja chciałam tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że w naszym środowisku ludzi pracujących w kulturze mamy już tak bardzo przedyskutowane wszelkie różne kwestie, że kierowanie jakichkolwiek postulatów czy rekomendacji po prostu przez nas do naszego grona nie ma trochę sensu. Więc albo wychodzimy z tym na zewnątrz i formułujemy po prostu jakiś dokument, który zostaje po kongresie. Ale to właśnie się ma zdarzyć, co więcej wyjdziemy też na zewnątrz poprzeć Teatr Polski. Super, to tak a propos tego, co było przed chwilą. Musimy pomału się zbierać też, przepraszam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że orkiestra sama może zagrać, a dyrygent niestety bez orkiestry nic nie zrobi. I tak samo wszystkie te instytucje, które mają nam służyć i nam pomagać artystom i wszystkim tym, którzy tworzą tą kulturę, to są właśnie takimi dyrygentami. Bez nas nic nie zrobią, więc my róbmy swoje. I super, bardzo dziękuję. To ostatni będzie głos, Kuba Schroeder. A przedostatni, dobrze. Znaczy ja tylko bym tutaj wyraził swoje poparcie dla tego, co mówiła Joasia i też mi się wydaje, że nie ma tutaj dużego, jakby to powiedzieć, jakiegoś antagonizmu czy sprzeczności pomiędzy postulatem wynagrodzenia i postulatem spowolnienia. Wręcz przeciwnie, w tym momencie bardzo często sytuacja konkurencyjna zarówno pomiędzy samymi instytucjami, jak i pomiędzy twórcami, które konkurują pomiędzy sobą o uwagę, konkurują o środki itd. Wymusza pompowanie programu za pomocą bardzo często darmowej pracy albo pracy nadgodzinowej czy nadliczbowej zarówno pracowników instytucji, jak i samych dostarczycieli treści. W sytuacji, w której zostałoby przyjęte, że tego typu rzeczy jest i to jest jedna z tych rzeczy, która zresztą też przechodzi od takiej kultury i od takiej kultury oddolnej czy kultury pozainstytucjonalnej do samej instytucji. Taka presja na to, żeby pracować cały czas. Taka presja projektowa na to, żeby ciągle i na okrągło pompować te projekty i robić 15 różnych projektów w tym samym czasie, jeden projekt po drugim itd. itp. Kończy się tym, że nikt nie ma czasu tych projektów oglądać, to jest jedna sprawa. Nikt nie ma czasu tych książek czytać, bo wszyscy te książki w tym momencie redagują czy organizują kolejne wystawy. W sytuacji, w której faktycznie przyjęłoby się jakąś etykę pracy i to niestety musi być działanie powszechne i działanie oparte na solidarności pomiędzy ludźmi, którzy też i instytucjami, wtedy z miejsca po prostu te balony zaczyna się spuszczać i powoduje to zarówno spowolnienie, jak i być może lepsze wynagrodzenia za podejmowaną pracę. Zgadzając się z Kubą Schroederem, ja to nazywam taką sytuację, którą opisałeś, rabunkową gospodarką na organizmie, tak? Więc nie uprawiajmy rabunkowej gospodarki na kulturze, to by był postulat chyba taki. Bardzo proszę, jeszcze ostatni głos, tak? Proszę bardzo. Ja chciałam tylko dać wyraz poparcia Igorowi Sztok-Fiszewskiemu, który tak naprawdę jako jedyny w tym samym panelu odpowiedział na temat tego spotkania, czyli poszerzone pole sztuki, bo jednak rozmawiamy o etyce pracy, o naszym własnych, takich wschodnich bardzo problemach związanych z, jakże tutaj to dobitnie wybrzmiało, wyalienowanym środowiskiem kultury i sztuki. A myślę, właśnie wracam ze stolika poświęconego audience development, czyli budowaniu publiczności, które było bardzo inspirujące. I tak naprawdę to, co z tego stolika chciałabym tutaj do tej dyskusji przenieść, to konieczność przebudowania instytucji, biorące pod uwagę fakt, że właśnie większość społeczeństwa kultury, sektora kultury do niczego nie potrzebuje. Że powinniśmy, my jako instytucje, ja reprezentuję również BWA Wrocław, więc instytucję par excellence, bardzo taką skostniałą, że jednak powinniśmy postawić w centrum swojego zainteresowania człowieka, który jest odbiorcą naszego trudu, naszego starania i twórczości artystów. I tylko tyle i aż tyle. Okej, to dziękujemy pani bardzo. Przepraszam, już zamknęliśmy rundę pytań, także bardzo mi przykro, ale będzie... Okej, bo nigdy nie wyjdziemy. Jedno zdanie. Będę liczyć. To prawda, że orkiestra może zagrać bez dyrygenta, tylko proszę państwa, w przypadku dużej formy orkiestrowej to będzie nie do słuchania.
Myślę, że w dobie awangardowych formatów muzycznych poradzimy sobie z tym. Chciałabym... Nie, ja tylko ostatnie słowo do pani, bo uważam, że oczywiście audience development i wszystko i strasznie ważni są widzowie i sztuka oczywiście ma sens tylko jeśli są widzowie, ale może nie musimy tak patrzeć dualistycznie, że albo będziemy dbać o widzów, albo artystów. Może po prostu jednych i drugich musimy w pewien sposób wziąć pod uwagę. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za udział, za dyskusję, za wymianę.